Sąsiedzi przeprowadzający się zaledwie dzień po morderstwie. Egocentryczny współpracownik gotów zrobić wszystko, żeby jego machlojki nie ujrzały światła dziennego i w tym wszystkim podejrzanie zachowujący się mąż. Do tego jeszcze dziwny telefon, zażyłość ze szwagierką, adres, którego nie było, no i martwe ciało w domu zamkniętym od środka. Sprawa Julie Wallace po dziś dzień uchodzi za jeden z najbardziej zagadkowych przypadków morderstwa. Przez dziesiątki lat śledczy, dziennikarze i przeróżni pasjonaci zbrodni próbowali rozwikłać tę mroczną zagadkę. Czy po 93 latach możemy w końcu znaleźć odpowiedź na pytanie, kto zabił Julię Wallace? Temat dzisiejszego odcinka został wyłoniony w ramach comiesięcznego głosowania. Jeśli chcesz mieć wpływ na tematykę omawianych spraw, zapraszam do wspierania kanału. Sprawa, o której Wam dzisiaj opowiem, to historia, która została wybrana przez osoby wspierające kanał. I z jednej strony jestem im za to ogromnie wdzięczna, bowiem tak wielowątkowej, tajemniczej i enigmatycznej sprawy jeszcze chyba nie przerabiałam. Konkurować z nią może chyba jedynie sprawa Letitia Tyry, którą przedstawiłam Wam jakiś czas temu. Jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył się z nią zapoznać, to zostawię Wam odnośnik w komentarzu. Z drugiej zaś strony, chyba już wiecie, że ja jestem taką osobą, która po prostu nie potrafi opracowywać sprawy po łebkach. Dla mnie każdy detal może mieć kolosalne znaczenie i wręcz odmienić nasze postrzeganie sprawy. A sprawa morderstwa Julie Wallace ma tych szczegółów setki, jeżeli nawet nie tysiące. Mam nadzieję, że nie rozgadam się zbyt długo, a ten materiał będzie dla Was spójny, klarowny i ciekawy, ale gdyby znużyło Was moje gadanie, to kilka lat temu dokładnie ta sama historia została opowiedziana na kanale Agi Rojek, która jeżeli nas tutaj jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności właśnie słucha, to oczywiście ją serdecznie pozdrawiamy. Aga dokonała czegoś, co mi na pewno się nie uda, a mianowicie opowiedziała całą tę zawiłą historię 40 minut. Czyli jest to taka, można powiedzieć, historia Julie Wallace w pigułce. Jeżeli więc nie chcecie tracić czasu, a sprawa wyda Wam się interesująca i wciągająca, a wierzcie mi, szanse na to są ogromne, to odsyłam Was do aneksu Agi. Ale jeśli jednak postanowicie zostać ze mną, to będzie mi oczywiście bardzo miło. Bo wierzcie mi, że dzisiaj naprawdę mam Wam o czym opowiadać. Jednocześnie bardzo przepraszam za wszystkie przerywniki, ale mam takie warunki mieszkaniowe w tym momencie, że mój sąsiad robi kolejny remont, córka jest chora i kaszle w pokoju obok, więc gdyby jakieś dziwne dźwięki dostały się do materiału, to proszę wybaczcie mi, ale jak już wielokrotnie wspominałam, to ja nagrywam w warunkach domowych przy głównej, przynajmniej jednej z głównych ulic Łodzi i właśnie teraz mogliście też usłyszeć mojego kota, który dobija się do mojego pokoju. Tak więc za wszystkie utrudnienia przepraszam. Ponieważ tak jak już wspomniałam, wszystko wskazuje na to, że sprawa będzie obszerna i czasochłonna, to o przeszłości głównych osób uczestniczących w tym dramacie opowiem Wam tak skrótowo, aczkolwiek oczywiście na tyle dokładnie, żebyście wiedzieli, z kim mamy do czynienia. Zaznaczam również, że historia została już wielokrotnie opracowana i nie chodzi mi tutaj o nasze polskie kanały kryminalne, ale jest to historia, która doczekała się wielu publikacji, nie tylko w internecie, ale samych książek, śledztw, opracowań powstało chyba z 10 jak nie lepiej. I ja mówię tutaj tylko o takich najbardziej popularnych opracowaniach oczywiście. Ze względu na swoją tajemniczość, na taką zagadkę, nierozwiązaną zagadkę, to była ona tematem, który nurtował wielu historyków i badaczy. No i teoretycznie, skoro na jej temat powstało tak wiele opracowań, tak wiele książek, to powinno nam to tutaj pomóc i wiele rozjaśnić. Ale jest wręcz przeciwnie. To znaczy faktycznie, z jednej strony mamy dostęp do wielu informacji. Z drugiej jednak autorzy w wielu kwestiach nie zgadzają się ze sobą, a wręcz dane zawarte w ich opracowaniach są ze sobą sprzeczne. Ciężko więc zweryfikować, kto w tym sporze ma rację. No ale spróbujemy sobie całą tę historię opowiedzieć jak najdokładniej i najrzetelniej. William Herbert Wallace urodził się w 1878 roku.
Swoją edukację zakończył w wieku 14 lat i rozpoczął karierę w branży handlowej. Podobno zresztą szło mu całkiem nieźle. Jako handlowiec zwiedził wiele zakątków świata, takich jak chociażby Szanghaj czy Kalkuta, ale też nie był wtedy sam. I nie mówię tutaj o żadnej wybrance serca, bo towarzyszem tych jego podróży i jednocześnie takim, można powiedzieć, współpracownikiem był jego brat, Joseph Wallace. Joseph obrał podobną drogę kariery i również pracował za granicą w charakterze handlowca. Relacje pomiędzy rodzeństwem pozostawały bardzo serdeczne, a bracia wzajemnie się wspierali. Nie wiadomo, jak potoczyłoby się dalsze życie Williama, który, zaznaczam tu jeszcze raz, podobno miał naprawdę dużą smykałkę do handlu, do bycia handlowcem, do sprzedaży towarów, ale no niestety w tym wszystkim, w tym rozwoju kariery, przeszkodziła mu choroba nerek. Nie wiadomo dokładnie, jaka to była choroba, ale natomiast pewne jest to, że dokuczała mu ona już od najmłodszych lat. To właśnie przez nią jego kariera handlowca została przerwana. W roku 1907 William zmuszony był wrócić do swojego kraju ojczystego, czyli do Anglii. I tak jak wam wspomniałam chwilę wcześniej, to nie za bardzo wiadomo, co dokładnie dolegało Wallace'owi, prócz tego, że były to właśnie problemy z nerkami. Ale tutaj możemy przypuszczać, że były to dolegliwości dość poważne. Po powrocie do kraju Williamowi chirurgicznie usunięto lewą nerkę. Na szczęście operacja się udała, a mężczyzna powoli wracał do zdrowia. Aczkolwiek lekarze zaznaczali tutaj, że tak naprawdę to nie wiadomo, jak długo mężczyzna jeszcze pożyje. Nie ma już innej nerki, jest cały czas chory, ta choroba nie odpuściła i tak naprawdę to według ich przewidywań Wallace'owi zostały jakieś 4, no może 5 lat życia. Niezbyt optymistyczne założenie, ale tutaj na szczęście błędne. Okazało się bowiem, że mężczyzna miał przed sobą jeszcze prawie 30 lat życia, ale o tym oczywiście dokładnie opowiem wam za chwilę. William wspominany był jako mężczyzna kulturalny, wykształcony i elegancki. To był taki gentleman w każdym tego słowa znaczeniu. Tylko z modą mu było nie po drodze, bo chociaż ubierał się elegancko, to jednak dość przestarzale. Bardzo cenił sobie punktualność. Często zerkał na zegarek i tak gospodarował swoim czasem, by nigdy nie spóźnić się na umówione spotkanie. To był ten typ mężczyzny, który z dokładnością niemal co do minuty potrafił określić, kiedy wyszedł z domu, kiedy jadł obiad i o której tramwaj, którym jechał, odjechał z przystanku. Chociaż tak naprawdę mówię tutaj o tych tramwajach, bo faktycznie William z nich korzystał, natomiast z tych środków lokomocji korzystał, a przynajmniej starał się korzystać, dość rzadko. Miało to mieć związek z jego skąpą naturą. Dlatego na ile mu zdrowie pozwalało, na tyle wybierał sobie piesze wędrówki i z tramwajów korzystał dopiero w momencie, kiedy tak naprawdę już musiał. Wallace nie lubił trwonić pieniędzy na głupoty i kilka razy kalkulował w głowie, czy na pewno potrzebuje danej rzeczy, zanim ją kupił. A przynajmniej postępował tak, jeżeli chodziło o rzeczy codziennego użytku, takie jak odzież, jedzenie czy akcesoria gospodarstwa domowego. Stąd też te wszystkie jego ubrania były, można powiedzieć, takie niemodne, no bo William uważał, że po co ma wydawać pieniądze na nowe ubrania tylko po to, żeby wpasować się w modę, w obowiązujące standardy modowe. Przecież te stare jeszcze są całkiem dobre, prawda? Ale kiedy chodziło o przedmioty, które w jakiś sposób były związane z jego zainteresowaniami, to sytuacja obracała się o 180 stopni. Wówczas cena zupełnie nie grała roli. A tutaj trzeba też zaznaczyć, że wiele obszarów nauki i sztuki leżało w kręgu zainteresowań Wallace'a. Największą pasją Williama była chemia, zwłaszcza chemia botaniczna. Mężczyzna musiał mieć naprawdę szeroki zakres wiedzy w tej dziedzinie, bowiem swojego czasu też wykładał na Instytucie Technicznym w Liverpoolu. Oczywiście jego wykłady były silnie związane z jego ulubioną dziedziną. Ale wachlarz jego zainteresowań był zdecydowanie bogatszy. William interesował się również filozofią, a jego takim, można powiedzieć, najbardziej ulubionym zagadnieniem były te
wszystkie nurty filozoficzne, które kręciły się wokół tematu życia i śmierci. Spekuluje się, że miało to bezpośredni związek z jego stanem fizycznym. Ze względu na swoją chorobę nerek, William od lat balansował na granicy życia i śmierci, co też mogło tutaj zachęcić go do zgłębiania tego tematu. Mężczyzna żył przecież na raty. Nie wiedział, kiedy nastąpi jego koniec, a lekarze też nie dawali mu zbyt dużej nadziei na przyszłość. Poza chemią i filozofią, Wallace interesował się również astronomią, botaniką, a nawet muzyką. Ale do tego ostatniego to zachęciła go akurat jego partnerka życiowa, ale o tym oczywiście za moment. I pewnie zauważyliście tutaj, że te zainteresowania Williama w większości ocierały się właśnie o naukę lub tą nauką po prostu były. Było to poniekąd związane z wewnętrznym przekonaniem Williama, że jest on stworzony do czegoś więcej, do tak zwanych celów wyższych. Mężczyzna wewnętrznie czuł, że został powołany do życia, żeby zapisać się na kartach historii. No i faktycznie się na nich zapisał, ale chyba nie w taki sposób, w jaki by chciał. Ale oczywiście po kolei. William uważał, że kiedyś dokona jakiegoś naukowego odkrycia. Jakiego, to tak do końca nie wiadomo, ale zapewne miało być ono oczywiście ściśle powiązane z jego głównymi zainteresowaniami. Dlatego też Wallace przeznaczał większość zaoszczędzonych pieniędzy na przeróżne preparaty, akcesoria chemiczne, mikroskop, a na piętrze swojego domu przy ulicy Wolverton 29 jedną z sypialni przerobił nawet na coś w rodzaju laboratorium czy takiego pokoju naukowego. No i tutaj oczywiście skąpcem już nie był. Na te wszystkie sprzęty, umeblowanie, wyposażenie czy odczynniki chemiczne w ogóle sobie nie żałował. Myślę więc, że możemy tutaj stwierdzić, że William był takim człowiekiem pasji, człowiekiem pragmatycznym, który nie uważał, że inwestowanie pieniędzy w rzeczy materialne, które nie przysłużą mu się do wyższych celów, ma jakikolwiek sens. On zdecydowanie wolał inwestować w rozwój, w naukę, niż w te takie rzeczy przyziemne. William Wallace ożenił się w roku 1914. Jego wybranką była Julia Dennis. Jest to kobieta, o której wiemy dość dużo, ale jednocześnie tak naprawdę nie wiemy nic. I o co mi tutaj chodzi? Julia była bardzo zagadkową postacią. Teoretycznie początkowo źródła twierdziły, że kobieta była mniej więcej w wieku swojego męża. Jednak w roku 2001 udało się dotrzeć do dokumentów, które twierdziły, że tak naprawdę to panna Dennis była od Williama starsza i to dość znacznie. Kobieta miała urodzić się 17 lat przed Williamem. Natomiast też podkreślam tutaj, że sprawa była przedmiotem naprawdę bardzo wielu badań. Wielu naukowców, dziennikarzy, samozwańczych detektywów próbowało rozwikłać tę zagadkę. Na jej temat, jeszcze raz podkreślam, powstało wiele książek i opracowań. Ciężko więc tutaj bez cienia wątpliwości stwierdzić, które odkrycia są niepodważalnymi faktami, a które jedynie miały wpłynąć na wynik sprzedaży danego tytułu. No bo wiadomo, że nic tak nie wpływa na sprzedaż, jak reklama informująca o dotarciu do nikomu wcześniej nieznanych informacji. Więc z tym wiekiem Julii to też bym tak patrzyła trochę przez palce, ale o tym też Wam opowiem bardziej obszernie nieco później. Julia miała również podkolorować swój życiorys. Twierdziła, że wywodzi się z dość szanowanego domu, jej ojciec był chirurgiem weterynaryjnym, a matka francuską. W rzeczywistości nie wiadomo, czy jej matka faktycznie pochodziła z Francji, natomiast z całą pewnością jej ojciec nie miał nic wspólnego z zawodem weterynarza. Mężczyzna był zwyczajnym rolnikiem mieszkającym w North Allerton. A w zasadzie to nie do końca aż tak zwykłym, bowiem na jednym polu rzeczywiście się wyróżniał. Nie była to jednak dziedzina, którą można było się szczycić, bo ojciec Julii był nałogowym alkoholikiem. Prawdopodobnie jego zamiłowanie do napoi wysokoprocentowych dość mocno odbiło się na jego zdrowiu. Mężczyzna umarł w 1875 roku
kiedy Julia miała 13 lub rocznikowo 14 lat. O ile oczywiście założymy, że te dane, do których udało się dotrzeć w 2001 roku, były prawdziwe. Czy Julia przejęła spadek po ojcu i czy miała jakieś rodzeństwo, to nie udało mi się tego dowiedzieć, ale według oficjalnych informacji to Julia po śmierci ojca została całkowicie sama. Możemy więc podejrzewać, że albo była jedynaczką, albo też po prostu jej rodzeństwo zmarło. Na pewno jednak Julia nie osiadła w swojej rodzinnej wsi, bowiem ona i William poznali się w mieście Harrogate. Odległość od North Allerton nie była jakoś zawrotna, bowiem oba miasta dzieliła odległość około 45 km. Ale możemy przypuszczać, że Julia w poszukiwaniu lepszego życia po prostu przeprowadziła się do większego miasta. Czy nowa lokalizacja dała jej więcej możliwości i perspektyw, które Julia wykorzystała? W pewnym sensie na pewno tak. W chwili, w której kobieta poznała swojego przyszłego męża, była dość dobrze wyedukowana i posiadała umiejętność gry na pianinie. Można powiedzieć, że kiedy William żył nauką, to Julia żyła sztuką. Poza grą na instrumencie dość mocno fascynowała się malarstwem. A nawet nie tylko się nim fascynowała, a wręcz sama malowała, a obrazy, które wyszły spod jej pędzla, zdobiły później ściany jej domu rodzinnego. Zresztą wklejam wam w tle zdjęcie z salonu domu państwa Wallace'ów, a przynajmniej taki mały urywek tej fotografii i tam macie pokazane te wszystkie obrazy, które namalowała Julia, więc sami możecie sobie tutaj ocenić, czy kobieta miała jakiś talent, czy nie. Małżeństwo Julii i Williama miało być udane, chociaż na pewno pojawiły się na nim drobne rysy. Zresztą jak chyba w każdym związku. Między wierszami można wyczytać, że kobieta chowała w swoim gorsecie pieniądze, chcąc je ukryć przed swoim mężem. Miało to oczywiście związek ze skąpstwem Williama. Julia wiedziała, że mężczyzna będzie jej wyliczał każdego wydanego pensa. Być może i też przez tą nadmierną oszczędność Julia, tak samo zresztą jak jej mąż, była uznawana za kobietę staroświecką i nie przykładającą zbyt wielkiej wagi do mody. Kobieta często ubierała się w stylu, który w ówczesnych latach uznawany był za przestarzały. Wiecie, zupełnie tak jakbyśmy my dzisiaj mijali na ulicy kogoś, kto wygląda jak młoda Aguilera czy Britney Spears. Może i kiedyś te stylizacje robiły furorę, ale obecnie chyba uznajemy je za kicz. I podobnie sprawa się tutaj miała z Julią Wallace, ale do końca nie wiadomo, czy był to jej własny wybór i przywiązanie do mody minionej epoki, czy po prostu jej styl był ściśle związany ze skąpstwem jej męża, który, tak jak wspomniałam, uważał, że no nie ma co przeznaczać pieniędzy na nowe ubrania, skoro stare nadal są w dobrym stanie. Nie wiadomo również, czy jej małżonek w ogóle zdawał sobie sprawę z prawdziwego wieku Julii oraz jej prawdziwego pochodzenia, ale nawet jeżeli pozostawało to tajemnicą, to raczej nie miało to zbyt wielkiego wpływu na ich życie. Zresztą Julia, jak na swoje lata, wyglądała naprawdę korzystnie, aczkolwiek nie wiem, w jakim roku została wykonana fotografia, na której bazuje. W tle będę wam rzucała wszystkie zdjęcia Julii, do jakich udało mi się dotrzeć, więc też sami będziecie mogli zapoznać się z jej fizjonomią. Ocenicie też sobie, czy kobieta wyglądała na te swoje lata. Jeżeli chcecie znać tutaj moje zdanie, to osobiście trochę powątpiewam w fakt, czy ten akt urodzenia Julii, odkryty w 2001 roku, rzeczywiście należał do tej samej Julii Denis. No bo umówmy się, niejednemu psu na imię Burek, a o błędy w dokumentacji trudno jednak nie było. Ale nie ja tutaj jestem ekspertem i według aktualnych informacji to Julia faktycznie miała być te 17 lat starsza od Williama. Ale ja bym nie wrzucała tego do worka informacji pewnych. Zostawiam tutaj taką delikatną lukę niepewności z uwagi na niesamowicie odległe czasy tej historii. Nie będziemy też tutaj za bardzo zagłębiać się w prywatne życie Wallace'ów, bo i nie ma to większego sensu. Z ważniejszych informacji to para była raczej wycofana społecznie, nie wchodziła w nadmierne interakcje z innymi ludźmi i wolała swoje własne towarzystwo.
Chociaż Wallace'owie urządzali u siebie w domu co jakiś czas systematycznie takie wieczorki muzyczne, więc też nie można tutaj powiedzieć, że byli jakoś kompletnie wycofani. Po prostu mieli swoje zamknięte, hermetyczne środowisko i raczej nie wpuszczali do siebie, do środka osób, których nie znali. William co jakiś czas systematycznie poddawał się hospitalizacji z uwagi na tę swoją chorobę nerek. Przez lata pracował w firmie ubezpieczeniowej Prudential, zresztą chyba znanej po dziś dzień. Aczkolwiek z tego co sprawdzałam, to nazwa uległa teraz zmianie i to już nie jest Prudential, tylko Pru. Chociaż miał być dość skutecznym pracownikiem, wywiązującym się ze swoich obowiązków i zarabiającym całkiem przyzwoite pieniądze, to przez wszystkie lata swojej pracy, a było ich kilkanaście, nigdy nie doczekał się awansu. Być może ze względu na swoją kondycję zdrowotną, a być może z uwagi na fakt, iż zakład ubezpieczeń nie był jedynym miejscem pracy Williama. Wallace wykładał bowiem chemię na Instytucie Technicznym w Liverpoolu i można powiedzieć, że była to jego taka praca dodatkowa, w którą zapewne z uwagi na swoje zainteresowania wkładał więcej swojego zaangażowania niż w sprzedaż polis ubezpieczeniowych. Aczkolwiek muszę też tutaj zaznaczyć, że to, iż Wallace nie doczekał się awansu, to nie znaczyło, że był takim szarym pracownikiem, bo nie wiem jak określić jego pozycję, natomiast był kimś takim pośrodku. Nie wiem, czy wiecie, o co mi tutaj chodzi. Nie był takim zwykłym robotnikiem, nie był też oczywiście żadnym menadżerem, czy tam szefem, tym bardziej nie, ale był kimś, kto był pomiędzy tym szarym pracownikiem a menadżerem. Państwo Wallace mieszkało w domu przy ulicy Wolverton 29 w Liverpoolu i mieszkało tam już dosyć ładnych parę lat, bowiem zamieszkali tam w roku 1915, kiedy właśnie przeprowadzili się do Liverpoolu za pracą. Nie był to jednak ich dom własnościowy. Wallace'owie go po prostu wynajmowali. Ich przeprowadzka z Harrogate była związana z zatrudnieniem Williama właśnie w firmie Prudential. Dom, o którym mówimy, istnieje zresztą po dziś dzień, a upływ czasu wpłynął na niego w naprawdę nieznacznym stopniu. Oczywiście wiadomo, że te okna drewniane zostały już wymienione i są zdecydowanie nowsze, ale już na przykład drzwi wejściowe, jeżeli dobrze się przyjrzycie, wyglądają dokładnie tak samo jak te ze zdjęcia pochodzącego z 1931 roku. Więc jeżeli ktoś mieszka w Liverpoolu lub okolicach, to ma tutaj naprawdę wyjątkową okazję, żeby odwiedzić to miejsce i poczuć ducha tamtych czasów. Początkowo Wallace'owie czuli się nieco samotni w obcym mieście z uwagi na tę swoją taką introwertyczną naturę. Bliższą relację nawiązali jedynie z sąsiadami i to też nie ze wszystkimi. Takim sąsiadem był na przykład mieszkający ulicę dalej James Caird. Caird był sklepikarzem, a z Williamem znał się od lat, ponieważ panowie należeli do tego samego klubu szachowego. Ale raczej była to taka relacja pomiędzy Williamem i Jamesem. Julia może i znała Caida, jednak towarzysko to raczej aż tak często się nie spotykali. Raczej widywała go tylko, kiedy mężczyzna przychodził na wieczorki muzyczne, ale to, wiecie, to był bardziej chyba gość Williama niż jej. Dość dobre relacje małżeństwo Wallace'ów miało również z najbliższymi sąsiadami, z którymi dzielili ścianę. Było to małżeństwo państwa Johnstonów. Mówię tutaj, że małżeństwo Wallace'ów dzieliło z Johnstonami ścianę, bowiem mowa jest tutaj o takich typowych domkach, które są ze sobą połączone. Coś a la bliźniaki, tylko no, można powiedzieć, że większe. Dlaczego te relacje pomiędzy Johnstonami a Wallace'ami musiały być co najmniej poprawne? Ano dlatego, że John i Florence Johnston dysponowali kluczem zapasowym do domu Wallace'ów. I chociaż to była naprawdę powszechna praktyka w ówczesnych czasach, że sąsiadom powierzało się klucz od naszego domu, wiecie, w razie naszej przedłużającej się nieobecności albo jakiegoś nagłego wypadku, to jednak Wallace'owie musieli w jakimś stopniu Johnstonom ufać. Inaczej chyba powierzyliby swój klucz nieco bliższej Williamowi osobie, czyli Jamesowi Caird'owi. Ale chociaż te relacje z Johnstonami i Caird'ami, bo James też miał oczywiście żonę, były takie w miarę, można powiedzieć, właśnie poprawne, a nawet bardzo dobre, to jednak najbliższe stosunki łączyły Wallace'ów z kimś zupełnie innym.
Być może pamiętacie, jak wspomniałam wam na samym początku o bracie Williama, Josephie. Panowie wspólnie odnosili sukcesy w branży handlowej, jednak ten drugi miał o tyle więcej szczęścia, że nie dokuczały mu żadne dolegliwości zdrowotne. Kiedy więc William musiał wracać do Anglii, Joseph pozostał poza granicami kraju i nadal rozwijał swoją karierę. Wzorem brata on też postanowił się ożenić. Jego wybranką została kobieta o imieniu Amy. Pani Wallace wraz z mężem podróżowała po całym świecie, jednak w końcu taki tryb życia stał się dla niej męczący. Oczywiście Joseph nie mógł albo też i nie chciał zmieniać dobrej i dochodowej pracy, dlatego Amy wraz z synem Edwinem, bo para tutaj doczekała się potomka, wróciła do Anglii samotnie. Początkowo pomieszkiwała właśnie w domu swojego szwagra, ale później udało jej się znaleźć takie mieszkanko przy Ullett Road w dzielnicy Sefton Park. Odległość pomiędzy jej domem a domem szwagra była dość spora, bo wynosiła bowiem aż 5 kilometrów. Jednak pomimo tego dystansu, jaki dzielił obie rodziny, to Amy i Edwin byli dla Wallace'ów najbliższymi osobami, nie tylko ze względu na stopień pokrewieństwa. Ta relacja była korzystna dla obu stron. Amy z synem była samotna, ponieważ jej mąż pracował setki, a nawet i tysiące kilometrów dalej. A William i Julia, z uwagi na tę swoją introwertyczną naturę, nieczęsto nawiązywali bliskie relacje z innymi ludźmi. Oczywiście nie oznaczało to, że ta znajomość była utrzymywana jedynie ze względu na te obopólne korzyści. Według relacji to Wallace'owie naprawdę lubili towarzystwo Amy, a obecność Edwina była dla Julii i jej męża szalenie przyjemną odskocznią. Zwłaszcza, że Wallace'owie nigdy nie doczekali się wspólnego potomstwa. Dlatego też bardzo cenili sobie ten kontakt z bratankiem Williama. Podobno Amy wraz z synem nie tylko często odwiedzała Julię, nie tylko często była gościem w domu Wallace'ów, ale też właśnie była jedną z osób, która brała udział w koncertach urządzanych przez Williama i Julię. Julia była przecież uzdolnioną pianistką, a jej mąż, nie chcąc tutaj odstawać od swojej utalentowanej małżonki, zaczął pobierać lekcje gry na skrzypcach. Nie wiadomo, czym było to umotywowane, czy po prostu William pozazdrościł talentu swojej małżonce i tutaj jego próżność nie pozwalała mu stać z boku, czy też po prostu chciał potowarzyszyć swojej małżonce w jej pasji, ale dla nikogo nie było tajemnicą, że to jednak Julia jest tutaj tą bardziej uzdolnioną, a czasami zdarzało mi się nawet przeczytać informację, że ta gra Williama to było raczej takie rzępolenie niż gra. Też słowo koncert, którego użyłam, zostało tutaj przeze mnie użyte nieco nad wyrost, bo były to po prostu takie spotkania towarzyskie, podczas których Julia i jej mąż grali dla swoich znajomych, przyjaciół i rodziny. Amy odwiedzała Julię również wtedy, kiedy William był w pracy. I myślę, że możemy tutaj zaryzykować stwierdzenie, że tak jak James był głównie znajomym Williama, tak właśnie Amy była bliższą przyjaciółką Julii, a już na pewno jeżeli nie była jej przyjaciółką, to była bardzo dobrą koleżanką. Jednak z uwagi na tę sporą odległość dzielącą Ullett Road od Wolverton Street, to nie Amy była w posiadaniu zapasowego klucza do domu Wallace'ów. Było to zresztą dość sensowne, no bo jak Amy mieszkająca 5 km dalej miałaby doglądać mieszkania pod ich nieobecność? Już nawet nie wspominam tutaj o jakichś innych wypadkach typu pożar czy pęknięta rura. Zanim Amy by się o tym dowiedziała i zareagowała, to z domu pewnie już by nic nie zostało. Co jeszcze warte wspomnienia, bo będzie to dość ważny element historii, to William hobbystycznie oddawał się grze w szachy. Należał do klubu szachowego, którego spotkania odbywały się w Cottle's City Cafe w Liverpoolu przy North John Street 24. Odległość od domu Wallace'ów przy Wolverton Street wynosiła jakieś 3 km. Trasę można było pokonać tramwajem, chyba nawet z przesiadką, ale Wallace na tyle, na ile był w stanie, to starał się podróżować jednak pieszo. Wspomniałam wam wcześniej, że miało to właśnie związek z jego oszczędną, żeby wręcz nie powiedzieć, że skąpą naturą.
to właśnie w tym miejscu mieściła się siedziba Central Chess Club, do którego Wallace należał już od 8 lat. Nie był jednak jakimś takim, wiecie, wielkim mistrzem szachowym i jego umiejętności można tutaj było po prostu określić jako poprawne. W odróżnieniu od jego przyjaciela Jamesa Caeda, który jednak był ligę wyżej od Wallace'a. Dlatego też Wallace nie brał udziału w tych najbardziej prestiżowych turniejach szachowych i raczej był gdzieś u dołu tabeli. W związku z tym w klubie bywał w poniedziałki i czwartki, bo to właśnie w te dni partie szachowe rozgrywane były pomiędzy, powiedzmy sobie tak bez ogródek, średniakami. Ale też oczywiście nie w każdy poniedziałek i czwartek Wallace był w klubie obecny. To wszystko zależało od jego czasu, od jego kondycji zdrowotnej, no i czy Wallace miał zaplanowany jakiś mecz danego dnia. Najczęściej można było go spotkać w dni turniejowe, kiedy wypadała właśnie jego kolej na potyczkę z przeciwnikiem. Ale takie partie były planowane z wyprzedzeniem, a rozpiska, kto z kim gra w danym dniu i o jakiej godzinie, wisiała na tablicy głównej w Cotswold City Cafe, co jest tutaj dość istotne. Co jeszcze ważne w tej historii, to to, że w Cotswold City Cafe odbywały się nie tylko spotkania klubu szachowego. Lokal służył bowiem za miejsce spotkań innych, mniejszych bądź większych ugrupowań, jak chociażby klub czy też kółko teatralne. Ma to również naprawdę duże znaczenie i wrócę do tego na dalszym etapie historii, bowiem tutaj każdy uczestnik takiego klubu miał wgląd w tablicę ogłoszeń. Dokładnie tę samą, na której wywieszona była lista najbliższych rozgrywek szachowych. No dobra, to jak już mamy to całe potrzebne tło, bo tak, dopiero omówiliśmy sobie kontekst tej sprawy, to możemy powoli przejść do historii właściwej. Ostrzegałam Was, że sprawa jest wyjątkowo obszerna i zagadkowa. A jak nie ostrzegałam, to właśnie to robię. 19 stycznia 1931 roku wieczorem zdaje się, że albo o godzinie 19.30 albo 19.45 w klubie szachowym, zgodnie z harmonogramem, William Wallace miał rozegrać partię z niejakim F.C. Chandlerem. Co równie istotne, to zasady w klubie były takie, że jeżeli któryś z przeciwników spóźni się na tę zaplanowaną partię szachów, to po 15 minutach jego zegar zostanie włączony tak czy inaczej i będzie liczył czas przewidziany na ruch. Dla tych, którzy, tak jak ja, no może nie do końca orientują się w rozgrywkach szachowych, to tak krótko wytłumaczę, że zwykle na jednego przeciwnika przypadało 90 minut czasu przeznaczonego na ruch, a dokładnie mówiąc, to na wszystkie ruchy. Jeżeli przeciwnik wykorzystał cały swój czas, no to oczywiście przegrywał. Tłumaczę Wam taką oczywistość, bowiem to również ma w tej sprawie naprawdę istotne znaczenie. A gdyby ktoś jednak nie wiedział, jakie są zasady gry w szachy, to w pewnym momencie mógłby się tutaj nam nieco pogubić w tej historii, czy też nie zrozumieć po prostu sensu mojej wypowiedzi. A chciałabym, byście mieli taki jak najdogłębniejszy obraz tej historii, bo tutaj każdy, naprawdę każdy szczegół ma znaczenie. Będę Wam zresztą zaznaczać wszystkie, moim zdaniem, najistotniejsze fakty, takie, które powinniście sobie zapamiętać, bo będą w mniejszym lub większym stopniu ważne dalej. O godzinie 19.18 lub 19.20 do centrali zadzwonił mężczyzna, który prosił o połączenie z Cotswold City Cafe. Ważna informacja, która wypłynęła już nieco później, to pierwsza próba połączenia z Cotswold City Cafe miała miejsce 5 minut wcześniej, mniej więcej o 19.15. Jednak tutaj z powodu jakiejś usterki czy też błędu telefonującego połączenie nie zostało zrealizowane. Jest to naprawdę bardzo istotne. Telefonujący się jednak nie poddawał i ponownie połączył z centralą, wytłumaczył swój problem i poprosił o ponowną próbę nawiązania połączenia. Równo o 19.20 rozdzwonił się telefon w Cotswold City Cafe. Kiedy operatorka upewniła się, że dodzwoniła się we właściwe miejsce, poinformowała Gladys Harley, która pracowała w Cotswold City Cafe jako kelnerka i to właśnie ona podniosła słuchawkę, że ktoś z dzielnicy Anfield próbuje nawiązać połączenie. Kto ogląda stare filmy, ten pewnie wie, że takie rozmowy telefoniczne w tamtych czasach wyglądały zdecydowanie inaczej niż obecnie.
Tam trzeba było wykazać się naprawdę sporą cierpliwością, by połączyć się z danym numerem. Zresztą musiało się najpierw powiedzieć centrali, gdzie chce się zadzwonić, to centrala wykonywała połączenie za nas i trochę tego czasu jednak mijało, zanim się to połączenie uzyskało. Co zresztą miało też miejsce właśnie w tym wypadku. Po serii trzasków i dziwnego mamrotania z słuchawki przemówił do Gladys męski głos. Rozmówca upewnił się, że dodzwonił się tam, gdzie chciał, czyli do klubu szachowego w Cottle City Cafe. Kiedy uzyskał odpowiedź twierdzącą, zapytał, czy zastał Williama Wallace'a. W tym miejscu Gladys doszła do wniosku, że niestety jest tutaj tylko taką zwykłą kelnerką i nie ma wystarczających kompetencji, by przeprowadzać taką rozmowę. Nie posiadała zresztą też wszystkich potrzebnych informacji. Dlatego poprosiła do telefonu Samuela Beattie'ego. Beattie był kimś w rodzaju kapitana czy też lidera klubu szachowego i był oczywiście na bieżąco ze wszystkimi aktualnymi informacjami. I tutaj przytoczę Wam dokładną rozmowę, a przynajmniej taką najbardziej prawdopodobną, bowiem te wersje konwersacji pomiędzy Beattie'em i tajemniczym mężczyzną zmieniają się zależnie od źródła. Ale sens jest zachowany niemal w każdej z nich, niemal zawsze jest ten sam, a właśnie na tym nam tutaj najbardziej zależy, żebyśmy wiedzieli, o czym panowie rozmawiali. Rozmowę rozpoczął telefonujący i zadał takie oto pytanie do Samuela Beattie'ego. Czy pan Wallace jest na miejscu? Nie. Czy mógłby mi pan podać jego adres? Obawiam się, że nie mogę. Ale pan Wallace przyjdzie dziś do klubu? Nie jestem w stanie panu odpowiedzieć. Może przyjdzie, a może nie przyjdzie. Jeżeli ma się pojawić, to zapewne wkrótce tu będzie. Radziłbym zadzwonić za chwilę. O nie, nie mogę tego zrobić, jestem zbyt zajęty. Moja córka wyprawia dzisiaj imprezę urodzinową z okazji swoich 21 urodzin. Zależy mi na spotkaniu z panem Wallace'em w sprawach służbowych. Sprawa jest powiązana z jego miejscem pracy. Następnie dzwoniący poprosił, by Beattie przekazał Williamowi Wallace'owi wiadomość. Mężczyzna koniecznie chciałby się z nim spotkać jutrzejszego dnia o godzinie 19.30. Przedstawił się jako R.M. Qualtro. Jego adres to Menlo Gardens East 25, Mosley Hill. Beattie upewnił się, że podane dane są poprawne i to nawet dość skrupulatnie. Przeliterował nawet nazwisko dzwoniącego i upewnił się, że na pewno chodzi tutaj o Menlo Gardens East. Mężczyzna potwierdził całkowitą zgodność, po czym rozmowa została zakończona. Beattie nie znał mężczyzny po drugiej stronie słuchawki, a jego głos nie wydawał mu się w żadnym stopniu znajomy. Nie był również zniekształcony, co też jest tutaj naprawdę istotne. Wszystko wskazywało na to, że dzwoniący rozmawia w pełni swobodnie, niczego nie udaje i nie zmienia tembru swojego głosu. Podobne zdanie na temat rozmówcy miała Gladys. Szczegóły na temat dzwoniącego uzupełniły również operatorki, które rozmawiały z mężczyzną przed nawiązaniem połączenia. Co prawda po głosie nie można tutaj było wywnioskować zbyt wiele, jednak sposób, w jaki wypowiadał się nieznajomy, świadczył raczej o tym, iż jest to mężczyzna wykształcony i kulturalny. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj jego akcent. Mężczyzna w specyficzny sposób wymawiał słowo kafe. Brzmiało to bardziej jak kafej. To sugerowało, że być może jest to taki akcent regionalny. William Wallace przybył do klubu spóźniony. Było wówczas pomiędzy 19.45 a 19.50. Ma to oczywiście związek z regulaminem klubu, o którym wspominałam Wam wcześniej. Spóźnialscy musieli liczyć się z konsekwencjami w postaci skróconego czasu gry, czego Wallace musiał być tutaj świadomy. A mimo to ten dbający o punktualność mężczyzna spóźnił się i to prawie 20 minut. Mówię 20 minut, chociaż ta partia miała się rozpocząć o 19.45, bowiem tutaj było takie założenie, że przed każdą partią gracze dają sobie takie 15 minut na przygotowanie się do gry. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności jego przeciwnik szachowy, Chandler, w ogóle się nie pojawił w klubie. Wallace wykorzystał tę sposobność i rozegrał partię z McCartneyem, z którym miał zaplanowaną partię szachów przed 2 tygodniami.
ale z jakichś niesprecyzowanych powodów im się to nie udało, czyli nie rozegrali tej partii szachów. Prawdopodobnie dlatego, że przed 2 tygodniami William przechodził naprawdę ciężką grypę. Wspominam też o tym, bo McCartney za chwilę również będzie brał udział w konwersacji, która się odbędzie pomiędzy członkami klubu. No bo oczywiście Beatty w końcu zauważył, że Wallace pojawił się w klubie. Wtedy też podszedł do mężczyzny i przekazał mu kartkę z adresem oraz streścił wcześniejszą rozmowę telefoniczną. William miał wyrazić zdumienie, bowiem nie znał nikogo nazwiskiem Qualtro. Ale Beatty stwierdził, że skoro William go nie zna, to on tym bardziej nie. Na pewno nie był to żaden członek klubu szachowego. Wallace chwycił kartkę, którą podał mu Beatty i zaczął studiować zanotowany na niej adres. Tu również się zdziwił, bowiem zupełnie nie zdawał sobie sprawy z tego, gdzie leży Menlo Gardens East. Beatty znał dokładną lokalizację Menlo Avenue West, jednak on też nie słyszał o Menlo Gardens East. W tym momencie Beatty włączył do dyskusji kolejnego członka klubu szachowego nazwiskiem Days, który właśnie mieszkał w dzielnicy Menlo Gardens. Ten z kolei wiedział o istnieniu Menlo Gardens North, South i West, ale pomimo, że mieszkał na tym terenie, to nigdy nie słyszał o Menlo Gardens East. Cała trójka wspólnie jednak ustaliła, że miejsce musi znajdować się gdzieś w pobliżu Menlo Avenue, a McCartney zaproponował nawet, że narysuje Wallace'owi mapę z najłatwiejszym dojazdem na miejsce. William jednak odrzekł, że przecież on już od lat mieszka w Liverpoolu, wiedział zresztą, gdzie leży Menlo Gardens, bowiem bardzo często chodził tam na spacery ze swoją małżonką, więc na pewno sobie jakoś poradzi i ostatecznie uda mu się trafić na miejsce. A nawet jeżeli gdzieś tam sobie pobłądzi, to przecież zapyta miejscowych. Ostatecznie mieszkańcy okolicy powinni najlepiej wiedzieć, gdzie leży Menlo Gardens East. Ten dzień zakończył się dla Williama dość pozytywnie, bowiem mężczyzna wygrał partię szachów rozegraną przeciwko McCartneyowi. Telefon od tajemniczego Qualtro też był taką zapowiedzią czegoś nowego, czegoś może nawet i bardzo dobrego, bo być może Wallace'owi uda się podpisać nową polisę ubezpieczeniową, dzięki czemu dostanie procent z prowizji. Mężczyzna przypuszczał, że telefonujący prawdopodobnie nawiązał z nim kontakt, by wykupić polisę dla córki, która, jak powiedział przecież Beattiemu, właśnie kończyła 21 lat, a tym samym stawała się osobą pełnoletnią. Wallace wychodzi z klubu o 22:15. Do domu wraca ze swoim przyjacielem, Jamesem Kerdem, który tego wieczora również brał udział w rozgrywkach szachowych. Chciał nawet rozegrać partię z Wallace'em, jednak z uwagi na fakt, iż jego umiejętności były na zdecydowanie wyższym poziomie, wspominałam wam, że no niestety William był takim średniakiem, to też Wallace odmówił. Z góry wiedział, że taka partia nie ma sensu, bo i tak przegra. Wallace opowiedział mu o tajemniczym telefonie, jednak zaznaczył, że nie wie, czy pójdzie na to spotkanie. Nie zna tutaj dokładnej lokalizacji, nigdy nie był w Menlo Gardens East, a Julia jest obecnie poważnie chora. Wspomniałam wam, że 2 tygodnie wcześniej William chorował na grypę. W styczniu 1931 roku przez Liverpool przechodziła w ogóle taka wielka fala zachorowań na grypę. No i niestety William zaraził swoją małżonkę. Tylko w jej wypadku choroba rozwinęła się dużo znaczniej, bowiem przekształciła się w zapalenie płuc. William pojawił się w domu o 22:55 i już wtedy czekała na niego kolacja. Julia była wyraźnie strapiona, jednak przyczyną jej złego samopoczucia nie była jedynie choroba. Okazało się, że kiedy William spędzał czas w klubie szachowym, Julia zauważyła, że zginął jej ulubiony czarny kot. Początkowo kobieta zajmowała się kotem jedynie pod nieobecność jego właścicieli, czyli sąsiadów Wallace'ów, jednak więź, jaka wytworzyła się pomiędzy zwierzęciem a Julią, miała być tak silna, że sąsiedzi oddali jej akt własności do czworonoga, tak oczywiście mówiąc w cudzysłowie. Kot zapewne był kotem wychodzącym, no bo dawniej chyba aż tak często się kotów w domu nie trzymało i
Z biegiem okoliczności, takim niefortunnym zbiegiem okoliczności, tego dnia po prostu do domu już nie wrócił. Czy ma to jakiś związek ze sprawą? Poniekąd ma, bo William już wcześniej mówił przecież Gerdowi, że martwi się o swoją małżonkę ze względu na ten taki jej dość poważny stan zdrowia. Zresztą kot odegra też później taką małą, epizodyczną rolę. Teraz Julia nie dość, że sama przechodziła przez ciężką chorobę, to dodatkowo obawiała się o życie i zdrowie pupila. Zwłaszcza, że za oknem szalała wyjątkowo mroźna zima. A przynajmniej takie informacje udało mi się pozyskać, jednak jaka dokładnie temperatura panowała na zewnątrz, to tak do końca nie ma pewności. Śnieg na chodnikach na pewno nie leżał, zwłaszcza, że już następny dzień miał być wyjątkowo deszczowy. No ale umówmy się, to był jednak styczeń, upału, więc pewnie też nie było, a kot bez odpowiedniego schronienia mógł po prostu zamarznąć. I to naprawdę trapiło Julię. Kobieta zdecydowanie nie była w najlepszej kondycji, przez co William rzeczywiście mógł coraz poważniej zastanawiać się, czy stawić się na umówionej wizycie na Menlo Gardens East. Kolejnym dniem był 20 dzień stycznia. To był akurat wtorek i ten dzień zaczął się standardowo, jak każdy inny. O godzinie 10:30 William wyszedł z domu do pracy. Ponieważ dzień był deszczowy, to zarzucił na siebie ciemno-szary płaszcz przeciwdeszczowy, coś takiego a la prochowiec. Tego dnia William zbierał pieniądze od klientów, które później umieszczał w specjalnej do tego przeznaczonej skrytce w domu. Takiej jakby kasie czy słoiku, ciężko tutaj zweryfikować dokładnie. Następnego dnia zebrana suma miała zostać wpłacona do banku albo też do siedziby firmy Prudential. Zyski z tego dnia nie były jednak zbyt duże. Tak jak zwykle William tygodniowo zbierał po 15-20 funtów, tak teraz zebrał jedynie 4, bo niestety, no ale w zeszłym tygodniu był jeszcze chory. Teraz już co prawda wyzdrowiał, ale podobno dalej był jeszcze osłabiony. Podkreślam ten fakt, bo będzie on dość istotny na dalszym etapie. O 14:10 William wrócił do domu i odwiesił przemoknięty płaszcz na wieszak, który stał lub wisiał dosłownie naprzeciwko drzwi do salonu. Schował część gotówki do kasy oraz zjadł przygotowany przez Julię lunch. Dzień pracy jednak jeszcze się dla niego nie skończył. O godzinie 15:15 William zakłada na siebie inny płaszcz przeciwdeszczowy koloru jasnobrązowego lub beżowego. Był on zdecydowanie cieńszy niż ten, który William miał na sobie rano. Nie wiadomo dokładnie, czym była ta zmiana umotywowana. Ale zakłada się, że na dworze po prostu było cieplej niż ranem, a deszcz nie był już aż tak intensywny. Ale też moim zdaniem przyczyna może być zdecydowanie bardziej prozaiczna. Jeżeli wierzyć źródłom, to poranek 20 stycznia był naprawdę ulewny. William, który przemieszczał się pieszo ulicami Liverpoolu, mógł najzwyczajniej w świecie przemoknąć. A ponieważ niedawno był chory, to też postanowił nie zakładać na siebie mokrego prochowca, skoro dysponował drugim. Może i był on nieco cieńszy, ale za to suchy. O płaszczu też wspominam, bowiem to też będzie bardzo istotne chwilę później. O 15:30 Wallace jest widziany przez Jamesa Rotwella, policjanta, któremu William był znany, ale też nie wiadomo na jakiej stopie była to znajomość. Według funkcjonariusza Wallace szedł z pochyloną głową, przez co chociaż panowie mijali się niemal ramię w ramię, to też William nie zauważył Jamesa. Za to on zauważył jego i na dodatek dość dobrze mu się przyjrzał. Policjant odniósł wrażenie, że pracownik firmy Prudential był tego dnia wyjątkowo przygnębiony. Miał nawet przecierać oczy rękawem. Dla Rotwella było to jawną oznaką, iż mijany przez niego mężczyzna najzwyczajniej w świecie płakał. Ale szczerze mówiąc, ja bym nie przywiązywała aż tak wielkiej wagi do tego zeznania. Dzień był naprawdę wietrzny i deszczowy. Niewykluczone, że oczy Wallace'a po prostu zawiły na skutek kontaktu z wiatrem. Pamiętajmy również, że William, chociaż niewątpliwie już zdrowiał,
to nadal do końca nie uporał się z grypą. Mogło być i tak, że dosłownie chwilę wcześniej mężczyzna złapał uporczywy napad kaszlu, który również mógł spowodować ułzawienie. Stan przygnębienia również można tutaj tłumaczyć niedawną chorobą oraz stanem zdrowotnym małżonki Wallace'a. Zresztą William też przecież nie musiał iść chodnikiem i szczerzyć się sam do siebie, prawda? Tak więc no coś tutaj mogło być na rzeczy, ale wcale nie musiało. Zestawiając zeznanie Rothwella z zeznaniami klientów, których Wallace odwiedził tego dnia, to można wręcz przypuszczać, że on jako jedyny zaobserwował takie nietypowe zachowanie Williama. Pozostali twierdzili, że mężczyzna zachowywał się tak jak zawsze. Był uśmiechnięty, kulturalny, a nawet z nimi żartował. Na pewno nie sprawiał wrażenia człowieka, którego coś trapi. Ale też może była to też taka poza przybrana przez Wallace'a, który przy świadomej interakcji postanowił udawać, że wszystko jest w porządku. Kiedy nie wiedział, że mija na ulicy znanego sobie człowieka, to też nie czuł obowiązku, żeby udawać. Stąd też Rothwell jako jedyny był świadkiem autentycznych emocji Williama. Ale jak było naprawdę, to już pozostawiam waszej interpretacji. Dalsze kroki Wallace'a opowiem wam na podstawie jego zeznań, uzupełniając je później o dodatkowe informacje uzyskane od świadków. William zakończył pracę o 17.45. Do domu wrócił mniej więcej 5 minut po 18. Wspólnie z żoną zjadł kolację. Były to jakieś bułeczki, ale szczegółów nie znam. To też jest istotny detal. Posiłek zakończył się mniej więcej o 18.30. William wyznał Julii, że zastanawia się, czy tego dnia nie zostać jednak w domu. Jak wiemy, o 19.30 miało odbyć się jego spotkanie z tajemniczym panem Qualtro. William nie czuł, że musi tam iść, że musi koniecznie nawiązać nowe kontakty, bo sytuacja finansowa rodziny była dość stabilna. Jeżeli William podpisałby umowę na ubezpieczenie córki Qualtro, to zapewne mógł liczyć na dobrą prowizję, a być może nawet zaplusowałby sobie u szefostwa i wywalczył upragniony awans. Korzyści z tego spotkania było więc sporo, ale też nie było to coś, co wpłynęłoby znacząco na życie pracownika Prudential. William zaproponował Julii, że tego wieczora zostanie z nią w domu. Wiedział, że doskwiera jej zapalenie płuc oraz tęsknota za kotem. Ale podobno to właśnie Julia namówiła swojego ślubnego do wyjścia z domu. Kobieta twierdziła, że William nie powinien rezygnować ze swojej szansy. Ona spokojnie da sobie radę sama. W końcu cały dzień William był poza domem, był w pracy, a jej przecież nic złego w tym czasie się nie stało, więc nie ma się czym przejmować i teraz też sobie poradzi. Ostatecznie William posłuchał małżonki. Udaje się do sypialni na pierwszym piętrze. Tam przebiera się w czyste ubranie, czesze włosy i zabiera dokumenty potrzebne do podpisania umowy ubezpieczeniowej. W tym czasie jego żona sprząta po kolacji. Około 18.45 William wychodzi tylnym wyjściem. Julia odprowadziła go na podwórze i zamknęła za nim bramę, jednak co jest tutaj też ważne, William nie był pewny, czy ta brama została zamknięta przez Julię na rykie. William udaje się w podróż tramwajową do Menlo Gardens East, a w zasadzie to do Menlo Gardens West. Stamtąd będzie szukał tego enigmatycznego Menlo Gardens East. Czekają go trzy przesiadki. W tle wklejam wam mapę z zaznaczonymi wszystkimi przystankami. Około godziny 18.49 wsiada do pierwszego tramwaju na Belmont Road przy kościele Świętej Małgorzaty. Wysiada na Smithdown Lane, gdzie przesiada się znów do kolejnego tramwaju jadącego w kierunku Penny Lane. Tam przesiada się po raz ostatni i jedzie prosto do Menlo Gardens West. Wallace został zapamiętany przez konduktora drugiego tramwaju na trasie Smithdown Lane a Penny Lane.
William miał zapytać pracownika tramwaju, czy ten czasem nie jedzie do Menlo Gardens East. Podkreślił, że chodzi mu konkretnie o Menlo Gardens East, nie West, North czy South. Chociaż linia nie jechała do Menlo Gardens, mężczyzna udzielił Wallace'owi wszystkich potrzebnych informacji, wskazał, na którym przystanku ma wysiąść, a nawet podał dwa numery linii, które na pewno jadą w pożądanym przez pasażera kierunku. William podziękował za radę i tak jak konduktor mu powiedział, wsiadł do odpowiedniego tramwaju, gdzie również zapytał o przystanek na Menlo Gardens East. Tam otrzymał informację, że na Menlo Gardens składają się trzy ulice, które tworzą trójkąt. Było to Menlo Garden West, North i South. Konduktor nie wiedział nic o Menlo Gardens East. Ale jeżeli William wysiądzie na Menlo Gardens West, to z pewnością odnajdzie właściwy adres, pytając lokalnych mieszkańców. Kiedy Wallace wysiada na Menlo Gardens West, jest godzina 19:20. Daje mu to 10 minut zapasu na odnalezienie właściwego adresu. Jako pierwszą zaczepił kobietę, która wychodziła z domu przy Menlo Gardens North 20. Jednak kobieta nie potrafiła mu wskazać odpowiedniego kierunku. William pokręcił się jeszcze chwilę po okolicy, najwyraźniej mając nadzieję, że poradzi sobie samodzielnie. W końcu jednak zdał sobie sprawę, że nie potrafi odnaleźć Menlo Gardens East. Zaczepił więc przechodnia, którym okazał się Hubert Green. Od niego też dowiedział się, że taki adres nie istnieje i nigdy nie istniał. Green miał zresztą całkowitą rację. Adres zapisany na kartce był całkowicie zmyślony i najpewniej miał wprowadzić Wallace'a w błąd. Ostatnią próbą, jaką podjął agent ubezpieczeniowy, było zapukanie do drzwi domu numer 25, stojącego przy Menlo Gardens West. Być może Beatty po prostu pomylił się przy zapisywaniu. Ale lokatorzy domu nie tylko nie umawiali się z Wallace'em, ale również nie znali tutaj nikogo nazwiskiem Qualtro. Wallace odwiedził jeszcze Menlo Gardens North, ale nie było w ogóle możliwości, by odnalazł tam dom o numerze 25. Wszystkie domy na Menlo Gardens North miały numery parzyste. Na tym Wallace postanowił zakończyć swoją eskapadę. Zrezygnowany i najpewniej poirytowany, chciał wrócić do domu. Z budki telefonicznej zadzwonił jeszcze do swojego przełożonego, Josepha Crewe. Najpewniej chcąc tutaj poradzić się mężczyzny, co ma zrobić i czy ma on może dostęp do dokumentów klienta nazwiskiem Qualtro. Nie udało mu się dodzwonić, bowiem jak się później okaże, ten wieczór Crew spędzał na seansie w kinie. Około 19:45 William porozmawiał jeszcze z funkcjonariuszem patrolującym ulicę. On również potwierdził, że taki adres jak Menlo Gardens East po prostu nie istnieje. Ale mogło tutaj dojść do jakiejś pomyłki i zalecił jeszcze, aby sprawdzić Menlo Avenue 25. Wallace zapytał jeszcze, gdzie znajduje się najbliższy budynek poczty, najprawdopodobniej chcąc sprawdzić, czy w książce telefonicznej uda mu się znaleźć adres tajemniczego Qualtro, a uzyskawszy wskazówki, spojrzał na zegarek i rzucił w powietrze, że nie ma jeszcze 20. Najprawdopodobniej chodziło tutaj po prostu o to, że Wallace głośno myślał, bo większość poczt w tamtym okresie czasu zamykała się właśnie o 20. Ale nie przedłużając niepotrzebnie, to poszukiwania Wallace'a w dalszym ciągu były bezowocne. Mężczyzna rozmawiał jeszcze z pracownikami poczty oraz pracownicą pobliskiego kiosku, jednak oni również nie potrafili wskazać mu odpowiedniego adresu. A w książce telefonicznej rzekomego Qualtro nie było. Pomiędzy godziną 20 a 20:10 Wallace udaje się w drogę powrotną na Wolverton Street. Mniej więcej pół godziny później próbuje wejść do domu drzwiami frontowymi. Jednak wydają się być one zamknięte na rygiel. Nikt nie reaguje na jego pukanie.
Obchodzi budynek dookoła, planując wejść do środka tylnym wejściem, dokładnie tak samo jak wyszedł z domu. Wtedy też zauważa, że brama na podwórze nie jest zamknięta na rygiel. Tylne drzwi również są zamknięte. Tutaj też nikt nie słyszy jego pukania, nikt nie reaguje na to pukanie, poza sąsiadką, panią Johnston, która potwierdzi później wersję Wallace'a. Jego klucz zdaje się nie pasować do zamka, nie wiadomo dlaczego, nie chce się przekręcić. Zupełnie tak, jakby coś blokowało mu zamek z drugiej strony. William jeszcze raz robi rundkę wokoło budynku. Puka do drzwi frontowych, po czym wraca pod drzwi prowadzące na podwórze. Tam spotyka swoich sąsiadów, Johnstonów, którym pokrótce streszcza, że nie może dostać się do domu. Jednocześnie informuje ich, że niemożliwe, żeby jego żona wyszła z domu. Co prawda często pod jego nieobecność zażywała świeżego powietrza, jednak tym razem, jak sami pewnie pamiętacie, kobieta była chora na zapalenie płuc. John Johnston proponuje, by William raz jeszcze spróbował otworzyć drzwi. Jeśli znów mu się nie uda, to sąsiad wróci do swojego domu po zapasowy klucz powierzony mu kiedyś przez Wallace'ów. Być może ten, którym dysponuje William, po prostu nie pasuje do zamka, no nie wiem, gdzieś się uszczerbił czy coś takiego. William wkłada klucz do dziurki i bez trudu otwiera zamek. Rzuca nawet pod nosem coś w stylu, no teraz to się otwierają, i wchodzi do środka. Johnstonowie zostają na zewnątrz, czekając na Williama. Nie wiadomo, kto zaproponował takie rozwiązanie. William twierdzi, że to on poprosił sąsiadów, by na niego zaczekali, bowiem ostatnio w sąsiedztwie faktycznie dosyć często dochodziło do włamań połączonych z kradzieżą. Dlatego racjonalnie czuł strach o swoją małżonkę. Natomiast małżeństwo Johnstonów przekonywało, że to oni zasugerowali, że poczekają, aby upewnić się, że faktycznie z Julią wszystko w porządku. Z uwagi na te sprzeczne wersje nie wiadomo, kto tutaj mówi prawdę, ale efekt i tak jest taki sam. William wchodzi do środka domu, zostawia lekko uchylone drzwi, a sąsiedzi czekają na progu. Chociaż John był głuchy na prawe ucho, doskonale słyszał, jak William nawołuje swoją żonę. Później to zostanie użyte jako argument, który miał tutaj nam powiedzieć, że William specjalnie tak głośno wołał, właśnie żeby jego sąsiad, pomimo tej połowicznej głuchoty, usłyszał, że szuka swojej żony. Nie wiem za bardzo po co, bo przecież żona Johna, czyli Florence, nie była głucha i mogłaby poświadczyć, że William szukał małżonki, no ale takie wersje też się pojawiały. Ponieważ były to czasy, gdzie elektryczność nie była jeszcze aż tak dostępna, Wallace oświetlał sobie pomieszczenia zapałkami. Pierwszą zapałkę odpalił w kuchni, jednak nie zauważył tam nic niezwykłego. Promień światła przedostający się przez szyby poinformował Johnstonów, że następnie William skierował się na górę. To właśnie tam mieściła się sypialnia Wallace'ów. William wyjaśni później, iż myślał, że jego małżonka po prostu z uwagi na to zapalenie płuc, na tą chorobę, źle się poczuła i zdecydowała, że nie będzie na niego czekać i położyła się wcześniej spać. Dlatego też nie słyszała, jak William puka do drzwi. Jednak w sypialni również nie było Julii. William ponownie zszedł na dół i stanął przy drzwiach prowadzących do salonu. Były przymknięte, jednak nie zamknięte do końca. Myślę, że wiecie, co mam tutaj na myśli. Drzwi zasłaniały salon, ale jednocześnie zostawiały taki mały prześwit. To zaniepokoiło Williama, bowiem on i jego małżonka rzadko korzystali z salonu. To był raczej taki pokój, który służył im za pokój gościnny, kiedy zapraszali do siebie gości i właśnie tam wtedy sobie wszyscy siedzieli, rozmawiali albo też urządzali wieczorki muzyczne. William zajrzał do środka. Na środku pokoju leżała jego żona. Początkowo Wallace był przekonany, iż Julia zatruła się gazem z kominka lub po prostu zasłabła. Przy tym świetle zapałki niewiele przecież widział. Jednak kiedy podszedł bliżej,
zobaczył, że czaszka Julii jest rozbita, a z rany wypłynęło naprawdę sporo krwi. Wallace wybiega na zewnątrz. Tutaj wersje są sprzeczne. Jedni twierdzą, że jest wyjątkowo spokojny. Według innych, co prawda może i William nie był w stanie histerycznym, natomiast zdenerwowanie było widoczne na jego twarzy, a mowa ciała wskazywała na niepokój. Mężczyzna poinformował sąsiadów, że jego żona nie żyje, że została zamordowana. Początkowo Johnstonowie nie za bardzo wierzyli swojemu sąsiadowi. Uważali, że zszokowany mężczyzna pewnie nieco tutaj dramatyzuje. Zapytali więc, co dokładnie się stało. Może Julia faktycznie nie żyje, ale to nie znaczyło od razu, że została zamordowana, może po prostu spadła ze schodów. Ale Wallace raz jeszcze odrzekł. Nie, ktoś ją zamordował. Idźcie i zobaczcie. Na miejsce wezwano lekarza. Johnston zapytał nawet Williama, czy ma to być jakiś dobry lekarz, na co Wallace odparł, że najbliższy. Julia była już zimna. Nawet najlepszy lekarz już jej nie pomoże. Przed zawiadomieniem policji sprawdzono jeszcze wszystkie pomieszczenia. Najprawdopodobniej napad miał motyw rabunkowy. Ze skrytki, w której William chował pieniądze z ubezpieczeń, zginęło około 4 funtów. Ale w sypialni na górze William odnalazł 5 funtów. Te pieniądze nie były jakoś specjalnie ukryte. To mogło świadczyć o tym, że rabuś lub rabusia prawdopodobnie splądrowali tylko parter, nawet nie zaglądając na górę. Z torebki Julii również nie zginęły żadne pieniądze. Ogień w kuchennym kominku powoli dogasał, co też świadczyło, że Julia musiała zginąć już jakiś czas temu i nikt nie dbał o to, by dokładnie pilnować ognia. Policja odnalazła kawałek zakrzepłej krwi w toalecie na piętrze, jednak nie udało się udowodnić, że należał on do Julii Wallace. Jedyne, co się tutaj udało ustalić, to, że nie była to krew menstruacyjna. Ale ślad na desce sugerował, że sprawca mógł jednak odwiedzić piętro budynku i obmyć się z krwi, zanim opuścił dom państwa Wallace. Przeprowadzono dokładną analizę techniczną, jednak ani w łazience, ani w umywalce, ani nawet w rurach nie wykryto żadnych śladów krwi. Podejrzanych śladów biologicznych nie było również na ręcznikach, a przecież sprawca zapewne musiał się w nie wytrzeć. Mało tego, ręczniki nie tylko były wolne od zabrudzeń, ale również były suche. To ostatecznie wykluczyło teorię mówiącą o tym, iż sprawca zbrodni korzystał z łazienki Wallace'ów, a ta jedna drobinka krwi to jednak zbyt mało by o czymś świadczyła. Być może ktoś, kto miał kontakt z ciałem, przypadkiem ją tam przeniósł. Z boku wanny odnaleziono wilgotną szczotkę do paznokci, co mogło z kolei świadczyć, że ktoś czyścił paznokcie, być może nawet i z krwi. Natomiast na niej tej krwi nie było, w rurach krwi nie było, więc ciężko tutaj spekulować. Sama szczoteczka to nie był dowód obciążający, chociaż świadczący o tym, że ktoś z tej łazienki jednak korzystał i to całkiem niedawno. Ale nie wiadomo też, czy nie była to po prostu sama Julia, zanim niestety została zamordowana. W sypialni na piętrze odnaleziono również banknot funtowy ze śladami krwi. To z kolei był kolejny dowód na to, że morderca musiał w którymś momencie znaleźć się na piętrze budynku. Wskazywał na to również stan pościeli w nieużywanej przez Wallace'ów sypialni, bo Wallace'owie mieli 2 sypialnie. Z jednej korzystali, druga była taka, gościnna. Po prostu nikt jej na co dzień nie używał. I w tej nieużywanej sypialni ktoś rozrzucił pościel. Ale w takim razie dlaczego nie ukradł pozostałych pieniędzy? Czy sprawdził tylko jedną sypialnię, a drugą zostawił? No ale przecież w tej używanej przez Wallace'ów sypialni odnaleziono zakrwawiony banknot, więc ktoś tam być jednak musiał. Pokój naukowy Williama również nie nosił śladów przeszukania. Co też tutaj było dosyć dziwne, bowiem przecież mężczyzna
trzymał tam naprawdę wartościowe przedmioty, tak jak chociażby mikroskop. Nikt się jednak na nie nie połasił. Dane na temat tego, jaką kwotę gotówki można było odnaleźć na piętrze, są jednak naprawdę różne, ale mniej więcej było to 10 funtów. I mówię tutaj o całej sumie, łącznie z tym, co Julia miała w torebce. Była to kwota dwa razy większa niż pieniądze, które ktoś zrabował z kasy. I ja wiem, że jak ja wam tutaj przedstawiam te wszystkie kwoty, to możecie sobie pomyśleć, że były to naprawdę niewielkie pieniądze. Ale bazując na danych, które możemy odnaleźć w internecie, to jeden funt z 1931 roku był wart mniej więcej tyle, co 70 funtów obecnie. Łatwo więc policzyć, że skradzione 4 funty dziś byłyby warte prawie 300 funtów, a pozostawione 10 funtów to było już 700 funtów. Czyli suma może i niezawrotna, ale jednak konkretna. Czemu więc morderca nie zabrał wszystkich pieniędzy? Istniała szansa, że nie wiedział, gdzie Wallace'owie trzymają gotówkę. Ale skoro był już na piętrze, to przecież mógł dokonać takiego dokładnego przeszukania. Jakoś tą nieużywaną sypialnię przeszukał, dlaczego więc nie przeszukał tej drugiej? Ta sprawa jest nieco zagadkowa. Jedyną osobą, która przebywała po zbrodni w sypialni, był William Wallace. Czyżby to on zgubił zakrwawiony banknot? I skąd mógł się on u niego wziąć? I chociaż były to takie kwestie dosyć podejrzane, to jeszcze nie przesądzały one o winie Williama. Bowiem dokładniejsze przeszukanie ustaliło, że co prawda pieniądze nie zginęły. Ale biżuteria trzymana w szafce na piętrze już tak. Najbardziej realnym założeniem jest tutaj fakt, że zbrodniarz po prostu nie przeszukał szafek, w których schowana była gotówka, a podczas przeszukiwania sypialni zgubił jeden banknot. Nie skradziono natomiast obrączki Julii oraz broszki przyczepionej do jej bluzki. Tak więc ten rabunek był nieco chaotyczny. Coś tam zabrano, coś tam zostawiono. Nie wiem, na jakiej podstawie tutaj dokonywano selekcji, co jest warte zabrania, a co nie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż sprawca wiedział, gdzie znajduje się kasa, w której William chowa pieniądze. Do czego też jeszcze tutaj później wrócę. Oszczędzę wam dokładnego opisu miejsca zbrodni, bo salon Wallace'ów został dość dobrze ofotografowany. Co za tym idzie, będziecie mogli naocznie zapoznać się z miejscem zbrodni albo na moim Instagramie, albo w linkach, które zostawię wam w komentarzu. Ale tak delikatnie streszczając. Julia Wallace leżała na brzuchu. Jej nogi skierowane były w kierunku kominka. Głowa przekrzywiona w prawo, twarzą skierowaną do okna, leżała bliżej drzwi. Jej lewa ręka była wyciągnięta prostopadle do tułowia. Jej lewe ramię również leżało prostopadle, jednak zgięta w łokciu ręka opadała wzdłuż ciała. Dłoń skierowana wierzchem do góry. Pod jej ciałem leżał płaszcz jej męża. Był on lekko nadpalony. Zresztą jej spódniczka również była delikatnie nadpalona. Ten płaszcz jest bardzo ważny, bowiem był to dokładnie ten sam płaszcz, który William miał na sobie rano, a który zostawił na wieszaku, przebierając się o godzinie 15 w cieńszy prochowiec. Jest to naprawdę istotne, bowiem płaszcz będzie dla policji jednym z głównych dowodów. Bo oczywiście funkcjonariusze, kierując się zasadą starą jak świat, za głównego podejrzanego uważali oczywiście Williama Wallace'a. Chociaż oficjalnie ze swoimi podejrzeniami się nie zdradzali, to płaszcz pod ciałem denatki był dla nich taką wiodącą wskazówką. No bo skąd płaszcz jej męża pod jej ciałem? Ano na pewno kobieta chciała podać mężowi odzież wierzchnią przed jego wyjściem z domu, a odwróciwszy się do niego plecami, stworzyła mu idealne warunki do ataku. Ponieważ trzymała w rękach płaszcz, to też na niego upadła.
Inna teoria dotycząca płaszcza mówiła o tym, że po prostu William miał go na sobie w chwili ataku, a że odzienie zabrudziło się krwią, to dla niepoznaki włożył płaszcz pod ciało martwej żony. Dlatego też wychodząc z domu w kierunku Menlo Gardens miał na sobie ten drugi, cieńszy płaszcz. Co ważne, choć zapewne przez wielu zostanie tutaj uznane za niewpływający na sprawę detal, to kiedy William po raz pierwszy zauważył płaszcz pod ciałem żony, to był on przekonany, że jest to jej prochowiec, bowiem Julia miała bardzo podobny płaszcz. Dopiero kiedy przyjrzał się bliżej, zauważył, że tak naprawdę odzienie należy do niego. Takie zeznania złożyła Florence Johnston. Niby mały detal, ale może sugerować, że William naprawdę nie wiedział, co dokładnie leży pod ciałem jego małżonki, czyli też innymi słowy, nie on ją zamordował. No chyba, że oczywiście udawał. Oczywiście ten płaszcz nie był jedyną rzeczą, nie był takim, można powiedzieć, argumentem przemawiającym za winą Wallace'a. O wszystkich takich argumentach policji opowiem Wam dokładnie dosłownie za chwilę, ale skoro już jesteśmy przy płaszczu, to dorzucę tutaj swoje 3 grosze. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie od samego początku ta teoria policji nie miała sensu. I już Wam tłumaczę, dlaczego, rozbijając to wszystko na czynniki pierwsze i odwołując się do czegoś, co w tej sprawie naprawdę okaże się bardzo przydatne. Logiki. Płaszcz Williama wisiał w przedpokoju. Wieszak znajdował się naprzeciwko drzwi do salonu. Jeśli mężczyzna miał wyjść z domu, to raczej zarzuciłby prochowiec w przedpokoju. Tam też podałaby mu go żona. Po co oboje mieli wchodzić do salonu, z którego praktycznie nikt nie korzystał? Był to pokój, do którego wchodzono tylko po to, by rozpalić w kominku i to też w momencie, w którym ktoś ich odwiedzał. Ewentualnie, tak jak już wspomniałam, urządzano w nim wieczorki muzyczne, podczas których Julia grała na pianinie, a jej mąż na skrzypcach. Było to bardziej pomieszczenie reprezentacyjne. Do spędzania czasu codziennego wykorzystywano kuchnię, która była takim półsalonem, półkuchnią. Zresztą możecie zobaczyć na zdjęciach, co mam na myśli. Bo tak, ta fotografia w tle to nie jest pokój dzienny. To jest właśnie kuchnia. W kółku zaznaczona jest również kasa czy też puszka, z której skradziono pieniądze. W trakcie przygotowywania dzisiejszego materiału dowiedziałam się, że taka aranżacja kuchni to była dość powszechna praktyka w tamtych czasach. Ale pewności oczywiście nie mam. Teoria, jakoby William ubierał się właśnie w salonie, była więc bardzo dyskusyjna. Jedyną opcją, która potwierdzałaby hipotezę policyjną, a na co nikt nie zwrócił tutaj chyba większej uwagi, był fakt, iż Julia jako dobra żona postanowiła wysuszyć przemoczony płaszcz męża. Czemu akurat w salonie, a nie w kuchni, nie wiem, no ale załóżmy taką ewentualność dla dobra tej hipotezy. Być może kobieta pomiędzy godziną 15 a 18 powiesiła prochowiec w pobliżu rozpalonego kominka, aby płaszcz zdążył wyschnąć do powrotu Williama. Ale mogło być i tak, że Julia zauważyła, iż jej mąż wychodzi wieczorem z domu w tym cieńszym płaszczu, a jak wszyscy wiemy, to temperatura na wieczór zwykle spada. Kobieta zaczęła się zastanawiać, dlaczego jej małżonek nie założył na siebie grubszego prochowca, a odkrywszy, że jest on mokry, postanowiła położyć go w salonie, też właśnie przy kominku, z taką samą inicjatywą, co w poprzedniej teorii. Tam została zaskoczona przez napastnika, stąd płaszcz leżący pod jej ciałem. I oczywiście nie musicie się tutaj ze mną zgadzać, ale po prostu szukam jakiegoś wyjaśnienia, co ten płaszcz mógł robić w salonie. Chyba, że wy też macie jeszcze jakiś pomysł. Pierwsza sekcja zwłok denatki, z której zdjęcia również zamieszczę Wam na Instagramie, oszacowała czas zgonu mniej więcej na godzinę 19:40. Lekarze przybyli na miejsce o godzinie 22:10, stwierdzili wówczas, że zesztywnienie pośmiertne szyi oraz częściowe zesztywnienie lewego ramienia wskazuje właśnie na
taką godzinę zgonu. W oparciu o te dane lekarz stwierdził, że Julia Wallace najwcześniej mogła zostać zamordowana przed 3 godzinami, co daje nam tutaj godzinę 19:10, ale najbardziej skłaniał się właśnie ku tej godzinie 19:40. Oczywiście była to godzina orientacyjna, bowiem lekarz, który badał ciało, popełnił pewien kardynalny błąd. Nie zbadał on temperatury ciała Denatki, a to dałoby bardziej konkretne odpowiedzi na temat czasu jej zgonu. Ran tłuczonych głowy miały być 3 lub 4. I pewnie połączyliście już tutaj wszystkie fakty i zauważyliście, że gdyby kobieta zginęła po godzinie 19, to jej mąż nie mógł być sprawcą mordu. Jego obecność w środkach lokomocji oraz na Menlo Gardens właśnie w tym przedziale czasowym została odnotowana przez naprawdę wielu świadków. Dlatego też lekarz biegły, najpewniej nieco uginając się tutaj pod presją swoich kolegów z policji, rozszerzył czas, w którym mógł nastąpić zgon. Drugi raport zawierał już zdecydowanie inne informacje. Nie tylko rozszerzono czas, w którym mógł nastąpić zgon pani Wallace, twierdząc teraz, że Julia mogła zginąć najwcześniej o godzinie 18:00, ale wręcz lekarz przeprowadzający badanie pośmiertne określił, że kobieta zginęła w przedziale czasowym między godziną 18 a 19. Na jakiej podstawie wydano taką opinię i dlaczego tak drastycznie różniła się ona od pierwszych ustaleń, niestety tutaj nie wiadomo. Naliczono również więcej ran tłuczonych. Tym razem obrażeń miało być 12 lub 13. Obie te ekspertyzy, jak widzicie, wzajemnie się wykluczają, więc ciężko określić, która była bliższa prawdy. Natomiast uważa się, że ta druga opinia, tak jak właśnie Wam wspomniałam, została wydana ze względu na przekonanie angielskiego wymiaru sprawiedliwości o winie Williama Wallace'a. Próbowano więc dopasować wszystkie fakty w taki sposób, by nic nie mogło w 100% wykluczyć jego udziału w morderstwie. Ale tak jak mówię, nie ma na to konkretnych dowodów. Jednak już sam fakt, że niekorzystna policji ekspertyza została szybko zmieniona, jest tutaj dość podejrzany. Za prawdomównością Wallace'a przemawia jednak treść pokarmowa Denatki. Ponieważ odkryto, że tuż przed swoją śmiercią Denatka spożywała bułkę. Na zdjęciach wykonanych z kostnicy widać również, że Julia prawdopodobnie otrzymała cios w plecy. Jednak czytając akta sprawy, nie dokopałam się do żadnej wzmianki na ten temat. Albo też ją przeoczyłam, bo te akta były naprawdę obszerne. Biegli zakładali jedynie, że pierwszy cios padł, kiedy kobieta znajdowała się w pozycji stojącej, a reszta, gdy Julia leżała już na podłodze. Obciążający Wallace'a miał być również telefon wykonany do klubu na dzień przed morderstwem. Telefonujący dwukrotnie próbował się połączyć z klubem szachowym, jednak doszło do małych perturbacji. W wyniku tych problemów udało się namierzyć, z której budki dzwoniący wykonywał połączenie. Jak? Nie wiem, a nie chcę Wam tutaj, wiecie, podawać informacji, które wprowadzałyby Was w błąd. W każdym razie policji udało się określić, iż tajemniczy mężczyzna dzwonił z budki znajdującej się przy końcu Lower Rock Road, w miejscu dość charakterystycznym, bo w kształcie trójkąta. I teraz jeżeli macie możliwość, żeby spojrzeć na ekran, to szczerze zalecam Wam, żebyście to zrobili, bo będzie tam dużo stworzonych przeze mnie i opisanych mapek, które powinny Wam wiele rozjaśnić i myślę, że lepiej zrozumiecie całą tę historię. Część z Was może być przecież wzrokowcami, prawda, nie słuchowcami. Na pierwszej mapie zaznaczyłam Wam budkę, z której wykonano telefon, dom państwa Wallace oraz klub szachowy Williama. Niewątpliwie aparat telefoniczny, z którego około
19.20 wykonano połączenie, znajdował się bardzo blisko domu Wallace'a. Co z kolei przekonało policjantów, że to właśnie nie kto inny, a sam William Wallace wykonał wspomniany telefon. Wtedy też podszył się pod nieistniejącego pana Qualtro i zostawił wiadomość z fałszywym adresem jutrzejszego spotkania. Później wsiadł w odpowiedni tramwaj, bo i przystanek tramwajowy znajdował się nieopodal. Tym tramwajem pojechał w kierunku City Cafe. Jego spóźnienie spowodowane było nieudaną próbą pierwszego połączenia. Wallace był człowiekiem niezwykle metodycznym i punktualnym. Zapewne wyliczył, że telefonując z budki, zdąży jeszcze wsiąść do tramwaju, który zawiezie go pod klub na czas. Pamiętajmy, że pierwsze połączenie zostało wykonane o godzinie 19.15. To by znaczyło, że o 19.20 Wallace mógłby już siedzieć w tramwaju i pojawić się w klubie szachowym mniej więcej o godzinie 19.35-19.40. Co też można powiedzieć było lekkim spóźnieniem, aczkolwiek nadal akceptowalnym. Ponieważ musiał zadzwonić dwa razy, a jego rozmowa z kelnerką rozpoczęła się dopiero o 19.22, to też Wallace nie zdążył na wcześniejszy tramwaj. Na szczęście linie tramwajowe w Liverpoolu jeździły wówczas co 6 lub 8 minut, dzięki czemu Wallace pojawił się w klubie nieznacznie później. Ale jego spóźnienie i tak zostało odnotowane. Czy ma to sens? No, w pewnym sensie ma, bo Wallace był przecież człowiekiem wyjątkowo punktualnym, a skoro spóźnił się na zaplanowaną partię szachów, to jakiś wypadek losowy faktycznie mógł go zatrzymać. Ale z drugiej strony spójrzcie na drugą mapę, którą właśnie Wam wklejam w tle. Tam zaznaczyłam Wam na niej dom Wallace'a, budkę telefoniczną, z której wykonano połączenie oraz orientacyjną lokalizację przystanków tramwajowych. Zaznaczyłam Wam dwa przystanki i też zaznaczam, że ta lokalizacja przystanków jest taka orientacyjna, bowiem nie udało mi się potwierdzić dokładnych adresów przystanków tramwajowych z tamtych lat, ale mniej więcej leżały one właśnie w tych miejscach. Tutaj też widzimy, że William miał zdecydowanie bliżej do drugiego przystanku tramwajowego. Po co więc udawałby się na przystanek wcześniejszy? Można powiedzieć, że było to skrzętnie zaplanowane, bo mężczyzna wiedział, że tuż obok znajduje się budka telefoniczna. Ale jest też druga strona medalu, bo patrząc na jego skąpstwo, to jednak wydaje mi się, że swoją podróż rozpocząłby na przystanku późniejszym, czyli też zapłacił za tę podróż mniej. Ja wiem, że w ówczesnych czasach aparatów telefonicznych, tych budek telefonicznych aż tak wiele na ulicach nie było, ale jakiś po drodze chyba by mijał. Po co miał więc korzystać z tamtego, skoro mógł zadzwonić z innego aparatu telefonicznego? Tak więc jest to taki mały znak zapytania odnośnie tego, czy to właśnie faktycznie William wykonał połączenie do klubu szachowego. Na kolejnej mapie widać bowiem, że City Cafe znajdowała się w zupełnie innym kierunku niż budka telefoniczna i William z przystanku obok domu miałby do pokonania znacznie mniejszy dystans. Więc było to też nie tylko bardziej opłacalne, połączenie byłoby tańsze, ale też było po prostu sensowniejsze. Ale oczywiście nie jest to żaden dowód, a jedynie, tak jak wspomniałam, taki mały znak zapytania w połączeniu z wiedzą o wężu w kieszeni Williama. O tym, że telefon wykonał ktoś inny, świadczyło również zeznanie Samuela Beattiego. Mężczyzna był przekonany, że głos po drugiej stronie nie należał do Williama Wallace'a. To, czy mógł mieć tutaj rację, a jakże, jest niestety znowu kwestią sporną. Są tacy, którzy twierdzą, że Beatty i Wallace znali się już od 8 lat. Widywali się raz, dwa razy w tygodniu w klubie szachowym. Beatty miał więc naprawdę dużo czasu, żeby zaznajomić się z głosem Wallace'a. Gdyby po drugiej stronie słuchawki znajdował się nie kto inny jak William Wallace, na pewno poznałby go po głosie. Ale oczywiście są i tacy, którzy przekonują, iż Beatty się tutaj pomylił. On jako jedyny określił, że głos telefonującego mężczyzny był szorstki.
ani rejestratorki, ani kelnerka tego nie zauważyły. Założono więc, że rozmówca po prostu nie spodziewał się, że do telefonu zostanie poproszony Beatty. On chciał jedynie przekazać informacje dla Wallace'a i prawdopodobnie miał nadzieję, że notatkę sporządzi kelnerka Gladys. Kiedy jednak kobieta zawołała Beattiego, to Wallace improwizował, obniżył ton i mówił nieco zmienionym, zachrypniętym głosem, tak żeby oczywiście uniknąć tutaj rozpoznania. Inni zwolennicy tej teorii podkreślają również, że William Wallace dopiero co dźwigał się na nogi po ciężkiej grypie. Niewykluczone, że infekcja wpłynęła na jego struny głosowe, stąd ten zachrypnięty głos, który Beattiemu wydał się nieznany. Ale to akurat moim zdaniem nie ma zbyt wielkiego sensu, no bo przecież William pojawił się w klubie szachowym dosłownie kilka minut później, no i chyba Beatty poznałby ten szorstki głos, jeżeli byłby on spowodowany właśnie tą chorobą, którą przeszedł William. Zresztą kapitan Beatty zdecydowanie tutaj podkreślał, że doskonale znał głos Wallace'a. William musiałby się więc naprawdę natrudzić, aby aż tak zmodyfikować tembr głosu, żeby pozostał on przez Beattiego nierozpoznany. A nawet gdyby William podjął taką próbę, to Beatty twierdził, że było to praktycznie niemożliwe, żeby zmienił swój głos w taki sposób, by Beatty go nie rozpoznał, bowiem ten głos po drugiej stronie słuchawki zupełnie nie pasował do Wallace'a. No ale budka stała blisko domu Wallace'a, więc świadczyła na jego niekorzyść. Dodatkowo niekorzystne dla Wallace'a były również zeznania świadków. I pomijam już tutaj zeznania funkcjonariusza, który rzekomo widział płaczącego Williama, o czym wspomniałam wam nieco wcześniej. To znaczy, będąc skrupulatnym, to świadkowie tak naprawdę nie mieli Wallace'owi nic do zarzucenia. Śledczych zainteresował jednak jeden bardzo rzucający się w oczy detal. W drodze do Menlo Gardens Wallace zaczepił co najmniej kilka osób, które pytał o dokładną lokalizację. Za każdym razem podkreślał, że chodzi mu o Menlo Gardens East. Tak jakby chciał zaakcentować ten fakt, że tutaj chodzi koniecznie o East. Być może czynił to po to, by zostać zapamiętanym, a tym samym, żeby pozyskać świadków zapewniających mu alibi. To mogła być przemyślana strategia. Dodatkowo Wallace przecież nie wszedł sam do domu, czekał aż zostanie zauważony przez sąsiadów, potem bardzo głośno nawoływał swoją żonę, tak jakby chciał podkreślić tutaj, że nie wie co się z nią stało, że jej szuka, więc policja tutaj założyła, że to wszystko było taką grą, która miała na celu pokazać, że Wallace nie wie co się stało, że jest zaniepokojony tą całą sytuacją, a im więcej świadków potwierdzi tę jego wersję, tym jego alibi byłoby przecież sensowniejsze i bardziej wiarygodne. Przeciwko Wallace'owi świadczyło jeszcze kilka pomniejszych zeznań i faktów. Jedna z sąsiadek, Lily Hall, widziała męża Denatki 20 stycznia około 20:35 w okolicach Wolverton Street, czyli było to w momencie, kiedy Wallace już wracał do domu z Menlo Gardens. Nie byłoby w tym nic dziwnego. Ramy czasowe pokrywają się zeznaniami Wallace'a oraz zeznaniami Johnstonów. Tylko że panna Hall była przekonana, że Wallace rozmawiał wtedy z jakimś tajemniczym mężczyzną. A William przekonywał, że wracając do domu z nikim nie rozmawiał. Lily Hall opisała tajemniczą postać jako mężczyznę krępej budowy, mierzącego mniej więcej 170 cm wzrostu. Nieznajomy był ubrany w ciemną kurtkę i czapkę. Więcej szczegółów świadek nie był w stanie podać, gdyż osobnik był do niej zwrócony tyłem. Za to bardzo dobrze przyjrzała się Williamowi Wallace'owi, który stał przodem do świadka, a w zasadzie nie do samego świadka, a do tramwaju, bo Lily dokonała swoich obserwacji jadąc linią tramwajową przez Richmond Park, czyli przez taką ulicę równoległą do Wolverton Street. Co tutaj się nie zgadza, to Lily zauważyła tę konwersację w momencie, kiedy panowie się już rozstawali. I jeden z nich poszedł w kierunku przeciwnym do Wolverton Street,
a drugi ruszył chodnikiem w stronę Brack Road, czyli również nie w kierunku Wolverton Street, co by było tutaj dziwne, bo Wallace przecież wrócił po chwili już do domu. Ale Lily była pewna, że to właśnie jej sąsiad konwersował z nieznajomym. Tylko dlaczego nie chciał się do tego przyznać? Jeśli chodzi o dowody i zeznania obciążające Williama Wallace'a, to na razie byłoby chyba na tyle. Drugie tyle świadczyło jednak o jego niewinności. Między innymi na ciele Williama nie odnaleziono śladów krwi. Jak mężczyzna mógł zamordować żonę w tak brutalny sposób i jednocześnie nie ulec zabrudzeniom? Na ścianach w salonie odnaleziono wiele rozprysków krwi. Jeżeli dobrze pamiętam, to te rozpryski znajdowały się w okolicy 2 metrów od ciała, co też tutaj zawężało miejsce, w którym ktoś dokonał tej zbrodni. Skoro krew znalazła się na ścianach, to też musiała zabrudzić napastnika. Wiadomo przecież, że ten nie umył się w łazience, co zostało już potwierdzone przez techników. Ręczniki również były czyste i suche, więc w nie też napastnik nie mógł się wytrzeć. Pomysł śledczy był taki, że William zaczaił się nago w salonie, to znaczy no niezupełnie nago, bo narzucił na siebie ten mokry prochowiec, zwabił małżonkę do pomieszczenia, po czym ją zabił. To miało tłumaczyć brak krwi na ubraniach Williama, bowiem mężczyzna ubrał się już po morderstwie oraz też wyjaśniałoby, skąd zakrwawiony płaszcz pod ciałem denatki. Nie wiem, co wy myślicie o tej teorii, ale dla mnie takiej ewentualności oczywiście nie można w zupełności wykluczyć, bo jakieś tam prawdopodobieństwo prawdziwości istnieje, ale w mojej opinii jest ono jednak znikome. Co prawda większe niż założenie, że zbrodni dokonała pozaziemska forma życia, ale jednak nieznacznie. Bo po pierwsze, mąż spacerujący nago po domu chyba zaniepokoiłby Julię, bo to nie był codzienny widok. Po drugie, gdyby William miał się przebierać, to zrobiłby to jednak albo w kuchni, albo w sypialni. Po trzecie, to jeżeli William faktycznie zamordowałby żonę odziany jedynie w swój prochowiec, to jakieś rozpryski musiały dosięgnąć jego twarzy, włosów, dłoni czy jakichś innych części ciała. Analiza więc musiałaby wykryć na mężczyźnie jakieś drobinki krwi, no chyba że założymy, że aż tak skutecznie się z tego wszystkiego umył. Sytuacja skomplikowała się, kiedy zeznania złożył niejaki Alan Close. Alan był nastolatkiem, który na zmianę z innym chłopcem, Elsem Wrightem, co wieczór dostarczał mleko między innymi właśnie do mieszkańców Wolverton Street. Taka dostawa miała miejsce również 20 stycznia, czyli w dzień morderstwa. Alan był przekonany, że ostatni kontakt z lokatorką domu przy Wolverton Street 29, czyli z Julią Wallace, miał miejsce o godzinie 18:45. Kolejnym naprawdę bardzo ważnym detalem, o którym wspomniał Alan, to kiedy chłopak stał na progu domu Wallace'ów, światło paliło się tylko w kuchni. To by świadczyło, że być może Williama już wtedy w domu nie było, bo jeżeli pamiętacie, to sam Wallace twierdził, że przed wyjściem przebierał się w sypialni. Salon również był spowity mrokiem, co też tutaj świadczyło, że nikt w nim nie przebywał. Co prawda zasłony były zasunięte, chociaż tu też są zdania podzielone, ale jakiś blask by jednak przez nie prześwitywał, gdyby ktoś tam światło zapalił. Zeznanie chłopaka stawiało policjantów w bardzo niezręcznej sytuacji. William, który był ich głównym podejrzanym, aby zdążyć na tramwaj, w którym był widziany, musiałby wyjść z domu najpóźniej o 18:50. To tworzyło zaledwie 5-minutową lukę czasową, podczas której William musiałby zwabić żonę do salonu, zamordować ją, wytrzeć z siebie ślady krwi, przebrać się w czyste ubranie, zebrać wszystkie dokumenty i jak gdyby nigdy nic, wyjść z domu. A, i jeszcze musiałby upozorować przecież napad rabunkowy, musiałby rozbić tą kasę, musiałby zrobić bałagan w jednej z sypialni i to wszystko w czasie 5 minut, przypominam. Wykonanie wszystkich tych czynności w 5 minut byłoby nie lata wyczynem, a tutaj trzeba zaznaczyć, że William był człowiekiem, który od lat borykał się z chorobą nerek. Niedawna grypa również osłabiła jego organizm i to w znacznym stopniu.
Był to mężczyzna, który raczej nie posiadał zwinności pantery, a wręcz można powiedzieć, że jego ruchy były bardzo ociężałe, jakby mężczyzna nie miał 50, a 70 lat. Śledczy zdawali sobie sprawę, że zeznanie Alana jest dla nich bardzo niewygodne. Zwłaszcza, że wersję chłopaka potwierdził dostawca gazet, który też był na Wolverton Street i o godzinie 18.38 widział Alana Closa. Skąd wiadomo, że była to akurat 18.38? Skąd tak dokładnie oszacowano czas? Ano dlatego, że obok ulicy Wolverton Street, na skrzyżowaniu Brook Road i Richmond Park, stał kościół. I na tym kościele, na wieży, był ogromny zegar, który wskazywał godzinę. Ta tarcza zegara była naprawdę widoczna. Dostawca gazet był pewny, że właśnie o 18.38 widział, jak Alan po raz pierwszy puka do drzwi Julie Wallace. Dostarczenie mleka, odbiór pustych dzbanków oraz krótka rozmowa z Julią musiała trwać co najmniej 2 minuty. A niewykluczone też tutaj, że ten czas był dłuższy, bowiem według Alana to po zapukaniu do drzwi Wallace'ów i wręczeniu Julii świeżego mleka udał się z dostawą do sąsiadów, tak żeby nie czekać bezczynnie i nie tracić czasu, aż Julia przyniesie mu puste naczynia po mleku z wczoraj. Dostawa mleka na Wolverton Street 29, dostawa do domu sąsiedniego, później powrót, by odebrać naczynia od Julii Wallace i krótka pogawędka z mieszkanką domu. Wszystkie te czynności mogły zająć Alanowi mniej więcej 5 minut, co pokrywało się tutaj z czasem podanym przez niego podczas przesłuchania. Mleczarz najprawdopodobniej pomiędzy godziną 18.43 a 18.45 widział Julię Wallace żywą. I widział ją prawdopodobnie jako ostatni, nie wliczając oczywiście jej morderców. To nadal dawało Williamowi naprawdę niewiele czasu na dokonanie swojej zbrodni. Aby zdążyć na tramwaj, który odjeżdżał z przystanku spod kościoła Świętej Małgorzaty, i tutaj zaznaczam, że ten czas został oszacowany przez policję na podstawie symulacji i był to taki najszybszy czas, no to Wallace musiałby wyjść z domu najpóźniej o 18.49. Takie symulacje zostały przeprowadzone 2. Ale nawet jeżeli policja postarała się sprawdzić dokładnie, o której William musiałby wyjść z domu, żeby zdążyć na tramwaj, to też musimy tutaj sobie założyć, że faktycznie William pojawiłby się w określonym czasie na przystanku, zdążyłby wejść do tramwaju, ale tak naprawdę na styk, to znaczy dosłownie na kilka sekund przed odjazdem tramwaju. Było to mało prawdopodobne. Najpewniej William musiał pojawić się na przystanku nieco wcześniej. Jakąś minutę, może 2 wcześniej, odczekać, aż tramwaj przyjedzie. No i to dla śledczych był kolejny problem, bowiem jeszcze bardziej skracał się czas, podczas którego William mógł zamordować swoją małżonkę. Najprawdopodobniej William wyszedł z domu tuż po tym, jak jego żona odebrała mleko, albo tuż przed tym, jak odebrała mleko. Być może wtedy też kobieta pomogła mężowi założyć płaszcz i odprowadziła go do tylnej bramy na podwórzu. Tutaj musimy przyznać, że wersja podana przez Williama wydaje się być zdecydowanie bardziej wiarygodna. Natomiast śledczy nie zamierzali się poddać. Prokuratura nie tylko, można powiedzieć, zmanipulowała zeznaniami Alana Closa, ale również podważyła kilka innych zeznań świadków, najczęściej dzieci lub nastolatków, które potwierdzały, że Alan musiał stać na progu domu Wallace'ów mniej więcej o godzinie 18.40. Alanowi z kolei w trakcie przesłuchania zarzucano brak konkretów, sugerowano, że być może się pomylił, że źle oszacował czas, że coś tak mu się po prostu źle wydawało, że spojrzał na zegarek. Wiecie, taka typowa policyjna gierka mająca zasiać w świadku niepewność. Nieletnim świadku, zaznaczmy sobie, a nawet można powiedzieć, że dziecku, bo Alan, z tego co pamiętam, miał chyba 12 lub 13 lat. 12-letni chłopak na pewno był już przerażony całą tą sytuacją i łatwo mu było namieszać w głowie.
Ostatecznie więc Alan przyznał, prawdopodobnie dla świętego spokoju, że jego ostatni kontakt z Julią Wallace miał miejsce pomiędzy godziną 18.30 a 18.45, czyli nadal tutaj założono, że mógł ten kontakt nastąpić o 18.45, tak jak nastolatek mówił na samym początku, aczkolwiek Alan zaznaczył, że istniała taka ewentualność, że było to jednak te 15 minut wcześniej. Dzięki rozszerzeniu przedziału czasowego prokuratura była w stanie udowodnić, że chociaż William nadal musiał działać szybko, to jednak dokonanie zbrodni w 15 minut stawało się tutaj bardziej realne niż w 4 minuty. I pewnie część z Was może mi tutaj zarzucić, że jestem stronnicza, ale to naprawdę nie o to tutaj chodzi. Jeżeli mam być z Wami szczera, to ja nie mam konkretnego zdania w tym temacie. Nie wiem, kto mógł być mordercą Julii Wallace, jednak ta współpraca policji i prokuratury w moim odczuciu przekraczała wszelkie ramy przyzwoitości. Według nich Wallace był winny, a to znaczyło, że trzeba było zrobić wszystko, żeby mu tę winę udowodnić. Zwłaszcza, że sprawa zrobiła się w Liverpoolu bardzo głośna, więc trzeba było tutaj się pokazać i skazać kogoś za tę zbrodnię. I ja nie twierdzę, że mężczyzna faktycznie był bez winy. Jednak takie naciąganie wszystkich dowodów pod jedną hipotezę, podważanie zeznań świadków, wybieranie jedynie tych korzystnych dla siebie faktów sprawia, że jakoś nie bardzo wierzę w szczere intencje angielskiej policji. Ale to tak na marginesie. Zresztą nie ja jedyna uważałam, że policja działa bardzo niekompetentnie, powiedzmy sobie, bowiem w sprawie pojawiły się głosy, które tak samo jak ja krytykowały liverpoolską policję za jej działania, a nawet uważano, że policja jest skorumpowana, nieskuteczna i nastawiona jedynie na efekt, na rozwiązanie sprawy, niekoniecznie na schwytanie prawdziwego sprawcy zbrodni. Jeżeli chodzi o samą sprawę Wallace'a, o te wszystkie dowody, które miały świadczyć na jego korzyść albo na jego niekorzyść, to ważna jest też tutaj ekspertyza ślusarza, który badał zamki w drzwiach Wallace'ów. No bo pamiętacie, że William twierdził, że jedne drzwi były zaryglowane od wewnątrz, a drugie jakoś tak nie chciały mu się otworzyć. I według ekspertyzy ślusarskiej to zamek faktycznie mógł ulec awarii, jednak była ona związana ze starym, zardzewiałym i brudnym mechanizmem zamka. Technik nie zauważył jednak żadnych uszkodzeń mechanicznych. Mówiąc w skrócie, zamek faktycznie mógł nie działać, kiedy Wallace próbował przekręcić klucz, jednak nie z uwagi na wyłamanie zamka przez włamywacza. Stan mechanizmu sugerował, że Julia sama wpuściła zbrodniarza do środka. Tam nikt przy tym zamku nie majstrował. Dodatkowo drzwi były zaryglowane od wewnątrz, te drzwi do wejścia głównego, a więc morderca nie mógł opuścić miejsca zbrodni, wychodząc drzwiami frontowymi. I nie wiem, czy policja to rozważała, bowiem założono, że po prostu ten zamek w drzwiach wejściowych tylnych, tych prowadzących na ogród, jakoś w taki dziwny sposób zatrzasnęły się za napastnikiem, dlatego też William nie mógł ich otworzyć. Ale nie wiem, czy nikt na przykład nie sprawdzał, czy włamywacz mógł wyjść oknem, może po prostu wyszedł oknem i je za sobą zamknął. Najdziwniejsze w tej opinii ślusarza było to, iż potwierdził on, że zamek mógł nie działać poprawnie z uwagi na jego stan techniczny. Ale podobno do tej pory nikt nie odnotowywał podobnych przypadków. Za każdym razem ten zamek działał poprawnie. Wieczór 20 stycznia był pierwszym, podczas którego klucz nie chciał się przekręcić w zamku, co już tutaj było dosyć podejrzane. William, próbujący dostać się do środka tylnym wejściem, budził podejrzenia. No bo najpierw klucz nie chciał zadziałać, a później, kiedy obok Wallace'a pojawili się świadkowie, klucz magicznie się przekręcił? Był to zdecydowanie dziwny zbieg okoliczności. Czyżby William intencjonalnie czekał pod drzwiami, aby upozorować problemy z dostaniem się do środka? Specjalnie czekał, aż ktoś pojawi się obok, żeby potwierdził jego wersję? Patrząc na te wszystkie ustalenia, ma to sens. Jednak z drugiej strony, gdyby Wallace faktycznie chciał odegrać rolę zmartwionego męża, który nie może dostać się do domu, to zrobiłby to bardziej teatralnie.
tak, żeby jak największa liczba sąsiadów zaświadczyła o jego próbach dostania się do środka, żeby był słyszalny, żeby ktoś w końcu wyszedł i zareagował na to jego dobijanie się do domu. A z tego, co wiadomo, to Wallace stukał do drzwi bardzo delikatnie. No, może nie aż tak delikatnie, ale wiecie, o co mi chodzi. To nie było walenie do drzwi. To było zwykłe stukanie. Na tyle delikatne, że najbliższa sąsiadka owego pukania nie słyszała. A gdyby chciał podkreślić, że nie może dostać się do domu, to czy nie stukałby nieco głośniej? Im więcej świadków poświadczyłoby o jego problemach, tym bardziej wiarygodne byłoby jego alibi. Jedynie Florence Johnston na 5 minut przed wyjściem z domu i spotkaniem Wallace'a usłyszała, jak mężczyzna puka do tylnych drzwi mieszkania. I to też dlatego, że stała gdzieś tam w pobliżu, przy ścianie, która łączyła się ze ścianą Wallace'ów do kuchni. Podnoszono również dziwne zachowanie Williama po zbrodni. 21 stycznia, czyli dzień po śmierci Julii, do domu Wallace'ów wrócił zaginiony kot. Dokładnie ten sam, o którego dwa dni wcześniej martwiła się Julia. Według świadków zdarzenia, Wallace zaczął przyjaźnie głaskać zwierzę i z uśmiechem na ustach udał się do kuchni, żeby nakroić głodnemu mruczkowi mięso. Ten incydent miał świadczyć o tym, iż mężczyzna wcale aż tak bardzo nie przeżywał śmierci żony, skoro powrót kota aż tak bardzo go ucieszył. Wiecie, to był tylko kot. Ale i tutaj mamy drugą stronę medalu, bo było to zwierzę, które było przecież Julii niebywale bliskie. Być może jego powrót przywołał jakieś miłe wspomnienia, albo też mężczyzna w pewien sposób, tak dla swojej zmarłej małżonki, zajął się kotem, bo wiedział, że jego powrót ucieszyłby Julię. Ja bym nie przywiązywała do tego aż tak wielkiej wagi. Ta radość z powrotu kota naprawdę nie musiała mieć drugiego dna. Ale skoro szukano argumentów przemawiających za winą Williama, to też oczywiście szukano wszystkiego. I ta wielka radość, ta ekscytacja z powrotu kota była taka podobno bardzo podejrzana, no bo tutaj umiera mu żona, a on sobie kroi kotkowi mięso. Negatywnie o podejrzanym wypowiedział się również profesor medycyny sądowej, który miał styczność z Wallace'em. Jego zdaniem mężczyzna był podejrzanie spokojny. Nawet można powiedzieć, że zbyt spokojny i opanowany jak na kogoś, kto właśnie odkrył ciało swojej małżonki. Przez większość czasu William stał z boku, nie nawiązywał żadnej interakcji, nie odzywał się, nie zadawał pytań i po prostu palił papierosy. Ale tutaj też muszę stanąć w obronie mężczyzny, bo obiektywnie rzecz biorąc, każdy inaczej odreagowuje traumatyczne wydarzenia. Lekarz medycyny sądowej podkreślił, że Wallace palił papierosy, żeby się po prostu zrelaksować. Ale dla mnie już ten sam fakt, że mężczyzna niemal odpalał jednego papierosa od drugiego, mógł tutaj świadczyć o tym, że jednak tu nie chodziło o relaksowanie się. Tu mogło chodzić o to, że William w jakiś sposób próbował zapanować nad swoimi emocjami i jakoś tak wewnętrznie się uspokoić. A nie od dziś wiadomo, że palenie faktycznie uspokaja, jeżeli ktoś oczywiście jest palaczem. Nie żebym zachęcała, zgubny nauk, naprawdę, nie próbujcie. Lepiej iść sobie pobiegać. William głupi nie był i już po kilku dniach zdał sobie sprawę, że śledczy uważają go za głównego podejrzanego. Dlatego też, prawdopodobnie w akcie desperacji, odwiedził Samuela Beattiego, chcąc uzyskać od niego dokładny czas jego rozmowy telefonicznej z podejrzanym Qualtro. Nie za bardzo rozumiem tutaj dlaczego, bowiem policjanci już ustalili, że rozmowa zaczęła się 22 minuty po 19, ale być może Wallace chciał oszacować długość tej rozmowy telefonicznej. Gdyby znał konkretną godzinę zakończenia rozmowy telefonicznej, mógłby udowodnić, że nie zdążyłby pojawić się w klubie na czas. Obecnie, jadąc komunikacją miejską, to odcinek pomiędzy Lower Brack Road a North John Street numer 24, czyli do miejsca, gdzie stało City Cafe, można pokonać w 32 minuty. Natomiast musimy też tutaj wziąć pod uwagę, że jeszcze 100 lat temu ruch na ulicach był zdecydowanie mniejszy, nie było świateł na każdym skrzyżowaniu i dystans na pewno można było pokonać w czasie krótszym, nawet jeżeli te pojazdy jeździły wolniej.
Wydaje mi się, że jadąc tramwajem, ten odcinek można było pokonać w 20-25 minut. Gdyby to faktycznie William podszywał się pod pana Qualtro i zakończyłby rozmowę o 19.25, od razu wskoczył do tramwaju, no to mógł pojawić się na miejscu o 19.50. Tutaj każda minuta miała znaczenie. Gdyby więc rozmowa zakończyła się o 19.27 czy nawet 19.30, to skracałoby czas Williama na dotarcie do klubu w wyznaczonym przedziale czasowym. Niestety, Beatty poinformował Wallace'a, że nie jest w stanie oszacować dokładnej godziny rozmowy. Na pewno było to pomiędzy 19 a 19.30. Oczywiście w sprawie pojawiło się dużo więcej wątków świadczących o niewinności Williama Wallace'a, ale najpierw tutaj skupmy się na teorii wiodącej, to znaczy tej uznanej za najbardziej wiarygodną przez policję i prokuraturę. Zanim jednak przedstawię Wam akt oskarżenia skonstruowany przez prokuraturę, bo oczywiście William został aresztowany i został oskarżony o zamordowanie swojej żony, to zastanówmy się przez chwilę nad najważniejszą kwestią, która jeszcze tutaj nie została przeze mnie poruszona. Chodzi oczywiście o motyw. Jaki cel w zabijaniu małżonki miałby William Wallace? Najbliżsi sąsiedzi podkreślali tutaj, że przez wszystkie lata bytności Wallace'ów na Wolverton Street nikt nigdy nie słyszał, by para kiedykolwiek się kłóciła. A pamiętajmy, że Wallace'owie wprowadzili się do domu przy Wolverton Street już w roku 1915, czyli mieszkali tam prawie 16 lat. W tym czasie nikt nigdy nie zanotował, żeby para podnosiła na siebie głos. Odnaleziono jakieś tam zapiski Williama, coś takiego a la pamiętnik, i tam była taka adnotacja, w której mężczyzna pisał, że pokłócił się z małżonką, ponieważ ta wydawała zbyt wiele pieniędzy na książki i ukrywała przed nim pieniądze w gorsecie. Jakieś nieporozumienia więc między parą się pojawiały. Natomiast te zapiski pochodziły sprzed 2 lat. Nie odnaleziono żadnych więcej dowodów, które miałyby świadczyć o konflikcie pomiędzy małżonkami. Wręcz przeciwnie. Wszystkie dowody świadczyły o tym, że małżeństwo żyło w zgodzie. Para naprawdę się wspierała i pomagała sobie jak tylko mogła. William nawet, by sprawić przyjemność małżonce i uczestniczyć w jej pasji, zaczął pobierać lekcje gry na skrzypcach. Ale by być sprawiedliwym, to część przyjaciół Wallace'ów twierdziła tutaj, że para może i się nie kłóciła, ale jednak do wyjątkowo dobranych też nie należała. Dzieliły ich pasje, zainteresowania, a nawet podejście do życia. Małżeństwo często spędzało czas na wspólnych spacerach i rozrywkach, jednak nie wyczuwano, by para darzyła się jakimś ogromnym, płomiennym uczuciem. Niektórzy wręcz podkreślali, że w tym związku nie było żadnych wyższych uczuć. Było to kolejne małżeństwo zawarte z pragmatyzmu. Jak było naprawdę? Może para po prostu nie była zbyt wylewna. Czy ten brak uczuć faktycznie byłby wystarczającym motywem, by pozbyć się małżonki? Małżonki, która, zaznaczmy tutaj, bardzo dbała o stan zdrowia Williama i to właśnie dzięki niej mężczyzna, pomimo tej swojej poważnej choroby nerek, przeżył tak wiele lat bez większych komplikacji. Dodatkowo pamiętajmy, że to małżeństwo trwało już naprawdę bardzo długo. Para spędziła ze sobą 16 lat. No to czego my tutaj oczekujemy? Jakichś takich wielkich wybuchów miłości i namiętności? To były osoby, które były mniej więcej w okolicy 50 roku życia. No to tu już tych wielkich namiętności raczej nie ma. No ale pewnie pomyślicie sobie, dobra, przecież facet sprzedawał ubezpieczenia. Może ubezpieczył Julię na wypadek jej śmierci, a siebie uczynił jedynym beneficjentem. Ale i ta opcja jest tutaj chybiona. William co prawda ubezpieczył siebie oraz swoją małżonkę, ale na naprawdę niewielką sumę. Prawdopodobnie tutaj też dużą rolę odgrywało jego skąpstwo. Kwota, która miała zostać wypłacona w przypadku śmierci któregokolwiek z małżonków, nie była jakaś zawrotna i wynosiła 20 funtów. Było to 1400 funtów obecnych. Dla jeszcze szerszego zobrazowania, w przeliczeniu jakieś 7000 zł. Nie były to pieniądze, dla których ktoś zabijałby swoją małżonkę.
zwłaszcza że sytuacja finansowa Wallace'ów była dość stabilna. Mężczyzna posiadał oszczędności w kwocie 152 funtów, a jego małżonka również miała swój odrębny rachunek bankowy, na którym zdążyła odłożyć 90 funtów. Aby uzmysłowić Wam, o jakiej sumie mówimy, to na obecne standardy William dysponowałby prawie 11 tysiącami funtów, a jego małżonka 6. Co prawda Wallace mówił, że nie wiedział, jaką kwotę odłożyła Julia, jednak był świadomy, że coś tam jej się udało uciułać. Para nie miała więc problemów finansowych, chociaż rzeczywiście ostatnimi czasy, z uwagi na stan zdrowia oraz wiek, coraz więcej pieniędzy szło na pokrycie rachunków za leczenie medyczne oraz za leki. I tutaj po raz kolejny mówię, że z drugiej strony, to chociaż ta sytuacja materialna Wallace'ów była stabilna, była całkiem taka, można powiedzieć, dosyć dobra, to jednak William zdawał się nie być usatysfakcjonowany swoim stanem majątkowym. W jego dzienniku znaleziono wpis z 1930 roku, w którym mężczyzna pisał tak. Julia przypomniała mi dzisiaj, że wczoraj minęło 15 lat od zawarcia naszego związku małżeńskiego. Cóż, wydaje mi się, że żadne z nas nie żałuje tego kroku. Nieźle się ze sobą dogadujemy i czerpiemy z życia tyle samo przyjemności, co pozostali ludzie. Jedynym naszym problemem jest wieczny brak funtów. To by znaczyło, że chociaż małżeństwo żyło na takiej dosyć dobrej stopie, to Williamowi i tak było mało. Mężczyzna aspirował zdecydowanie wyżej. Czy mógłby zabić swoją żonę, by pozbyć się schorowanej kobiety, przejąć jej oszczędności i uwolnić się od rachunków za jej leczenie? Jeżeli teraz jakość dźwięku się trochę pogorszyła, to prawdopodobnie dlatego, że właśnie zgrzał mi się już laptop, zagrzał mi się od tego mojego gadania i trochę sobie buczy, więc w razie czego przepraszam. Ale wracając do tematu. Zapiski lekarskie sugerują tutaj również, że w ostatnich latach życia Julia mogła cierpieć na depresję. Mniej więcej od 1928 roku odnotowywano spadek jej formy psychicznej, a dokładniej mówiąc to lekarz rodzinny Wallace'ów odnotowywał ten spadek. Kobieta miała stać się nerwowa, temperamentna oraz apatyczna. Na początku 1931 roku, tuż przed morderstwem, kobieta była w takiej rozsypce psychicznej, że przestała nawet dbać o swoje otoczenie. Wiele osób goszczących w domu Wallace'ów podnosiło, że dom był brudny i zaniedbany. Czy było aż tak źle? Julia przecież w dalszym ciągu dbała o to, by przygotowywać mężowi posiłki. Dodatkowo Wallace'owie mieli sprzątaczkę. Julia nie musiała sama dbać o dom. Mieszkanie mogło być zagracone i niedostatecznie dobrze wysprzątane z uwagi na urlop sprzątaczki, który przypadał, uwaga, właśnie pomiędzy 14 a 21 stycznia. W tym czasie to Julia była odpowiedzialna za porządek w domu, no bo wiadomo, że jednak w tamtych czasach panował patriarchat i mężczyzna tego domu raczej nie sprzątał, to był obowiązek kobiety. Być może Julia nie sprzątała z uwagi na swój stan fizyczny. Pamiętajmy, że na początku stycznia najpierw zachorował William, a tuż po nim choroba zmorzyła Julię. Niekoniecznie więc te obserwacje, jakoby dom był zagracony, zaniedbany, brudny i nieposprzątany, musiały mieć związek z depresją kobiety, chociaż oczywiście mogły. A to również dawałoby Williamowi motyw, by pozbyć się niewygodnej małżonki. Rozważałam tutaj również możliwość romansu zarówno ze strony Julii, jak i Williama, ale nic tutaj nie wskazywało na to, by któreś z małżonków dopuściło się zdrady. Co prawda Amy Wallace dość dużo czasu spędzała w domu przy Wolverton Street, ale te spotkania zwykle odbywały się w obecności Julii. Pojawiły się co prawda takie informacje, które mówiły, że po morderstwie William spędził noc w domu swojej szwagierki, ale najpewniej powodem nie był tu wcale ich romans, ale zwykła praktyczność. Dom Wallace'ów był miejscem zbrodni. W środku kręcili się policjanci, technicy, wszyscy zbierali dowody, no i oczywiście łatwiej dla nich było, gdy takiego męża nie było w pobliżu. Być może William albo sam zdecydował się spędzić tę noc poza domem,
co by oczywiście tutaj nie utrudniać śledztwa, albo wręcz został o to poproszony. Czemu udał się do Amy zamiast do hotelu? Po raz kolejny przypominam tutaj o skąpej naturze mężczyzny. Dom jego szwagierki był duży, dosyć przestronny, a oni żyli w bardzo dobrych relacjach. Nie doszukiwałabym się tutaj drugiego dna. Zresztą, kiedy Amy wróciła do Anglii, to ona również początkowo pomieszkiwała wraz z synem w domu Wallace'ów. Amy przyznała później, że sama zaproponowała Williamowi, by przenocował właśnie u niej, w jej domu. Chociaż przenocował, to tutaj zbyt duże słowo, bowiem William miał być w tak ciężkim stanie psychicznym po stracie małżonki, że nawet nie zmrużył oka. Kolejną noc spędził już w swoim domu, jednak Amy nie dawała tutaj za wygraną. Nie dlatego, że czuła jakąś miętę do swojego szwagra, tylko po prostu się o niego martwiła. Wiedziała, że William potrzebuje teraz wsparcia i dlatego zaproponowała, by przez jakiś czas mieszkał u niej. Po dłuższej dyskusji William przystał na tę propozycję. Według Amy, która po morderstwie Julii miała najwięcej kontaktu z Wallace'em, widać było, że mężczyzna naprawdę przeżywa tutaj śmierć małżonki. Często ją wspominał, wszystko mu się z nią kojarzyło, mówił Amy, że jego żona to robiła inaczej, tamto robiła inaczej. Nawet podczas spożywania posiłków komentował, że Julia daną potrawę przygotowywała w inny sposób. Amy starała się być wyrozumiała. Mówiła, że rozumie to wszystko, jednak William musi w tym momencie zaakceptować, że ona nie jest Julią i gotuje w inny sposób. Według Amy William nie mówił tego złośliwie, a po prostu naprawdę każda czynność kojarzyła mu się z Julią. Na pewno też kobieta zeznawała na korzyść swojego szwagra i chyba do końca nie rozumiała, dlaczego podejrzewa się go o zamordowanie żony, którą tak naprawdę bardzo mocno kochał. Istniała też szansa, że William odkrył prawdziwy wiek i pochodzenie małżonki. O ile oczywiście założymy tutaj, że o nim nie wiedział, a ten akt urodzenia odnaleziony w 2001 roku faktycznie należał do tej konkretnej Julii Dennis. Gdyby tak było, to faktycznie William mógł poczuć się oszukany. To też mogło pchnąć go z kolei w stronę morderstwa. Ale to już jest oczywiście taka, moim zdaniem, bardzo duża spekulacja. William był też człowiekiem metodycznym i kierującym się w życiu logiką. Tutaj już dość mocno sobie pofantazjujemy, aczkolwiek staram się po prostu spojrzeć na tę sprawę z każdej możliwej strony. Skoro mężczyzna tak bardzo lubił szachy, gry logiczne, zagadki, no to być może chciał tutaj sprawdzić, czy będzie w stanie dokonać morderstwa doskonałego. Zaplanował wszystko bardzo metodycznie, a jego plan był dopracowany co do minuty. Istniała bowiem również teoria, oferowana przez jednego z funkcjonariuszy, że tak naprawdę mleczarz Alan Close nie widział Julii Wallace. To William miał przebrać się za kobietę i udawać, że Julia nadal żyje, kiedy w rzeczywistości zabił małżonkę już wcześniej. Ale to już wydaje mi się naprawdę bardzo naciągane. Alan faktycznie był jeszcze dzieckiem, ale miał 12 lub 13 lat, nie 2 czy 4. To jeszcze może nie był dorosły człowiek, ale wydaje mi się, że 12-latek już wiele rozumie, wiele z tego życia wynosi i chyba nie nabrałby się na taki trik. Zwłaszcza, że chłopak sam podkreślał, że naprawdę dobrze znał panią Wallace. No ale informuję was, że i takie pomysły się pojawiały. Dlatego nawet ten motyw sprawdzenia się wygląda mi przy tym bardzo prawdopodobnie. Oczywiście takich mniej lub bardziej prawdopodobnych motywów jeszcze trochę moglibyśmy nawymyślać, ale szczerze mówiąc, żaden nie wygląda mi w pełni wiarygodnie. Może wam przychodzi do głowy coś, o czym jeszcze nie wspomniałam, a co mogłoby być dobrym motywem dla Williama? Oczywiście, jeżeli macie takie pomysły, to możecie podzielić się swoimi spostrzeżeniami w komentarzu. Ale prócz motywu, to brakowało jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy.
narzędzia mordu. Stwierdzono co prawda, że wszystkie ciosy zostały zadane tym samym narzędziem. Jednak nie udało się dokładnie określić, czym ów przedmiot był. Gdzieś w notatkach odnalazłam informację, że sam William Wallace miał zasugerować, że rany wyglądały jakby powstały na skutek bicia dużym kluczem żelaznym. Coś na wzór klucza francuskiego. Po latach inny ekspert z dziedziny medycyny sądowej na podstawie zdjęć obrażeń stwierdził, że prawdopodobnym narzędziem zbrodni mogła być ciężka metalowa rura. Czymkolwiek by to nie było, narzędzia mordu nie odnaleziono w domu Wallace'ów. Co prawda przy kominku zaraz obok ciała Julii odnaleziono pogrzebacz, ale jednak uznano, że to nie jest to narzędzie mordu. Należy też tutaj zaznaczyć, że brano pod uwagę też taką ewentualność, że William po zamordowaniu małżonki umył lub wytarł broń z krwi i po prostu odłożył gdzieś na miejsce. Ale też nie wiadomo, gdzie miałby ją umyć, skoro w rurach odpływowych nie wykryto krwi. Jedyną opcją było wtedy wytarcie narzędzia w płaszcz, który został odnaleziony pod ciałem Julii. Natomiast ciężko tutaj też stwierdzić, czy Julia po prostu upadła na płaszcz, czy ktoś wcisnął jej go pod głowę już po ataku. Bo to też była taka, można powiedzieć, sporna kwestia. Każda możliwość była przez śledczych rozważana, jednak ostatecznie nie udało się ustalić, która z tych opcji była bardziej prawdopodobna. Na podstawie zdjęć mi również jest ciężko określić, który scenariusz był tutaj prawdziwy. Oczywiście ja te zdjęcia Wam wkleję na Instagrama, będziecie mogli się z nimi zapoznać, zaznajomić, ale już teraz Wam powiem, że spod ciała, a dokładniej mówiąc to spod głowy Denatki, wystawał jedynie taki kawałek materiału. Zresztą podobno też wystawał on tylko dlatego, że jeden ze śledczych go delikatnie pociągnął, żeby było po prostu widać na zdjęciu, co tam leży. A ponieważ nie dało się określić, jak to dokładnie z tym płaszczem było, to też istniała szansa, że faktycznie napastnik wytarł broń po ataku, a później po prostu ten płaszcz wcisnął pod ciało Julii. Jednak nadal nie tłumaczy to tego, co z tą bronią się stało, gdzie ona była. Czy napastnik ją wyniósł, czy gdzieś schował, bo podobno po ekspertyzie wszystkich narzędzi z domu Wallace'ów, to tego narzędzia zbrodni nie odnaleziono. To znaczy, że żaden przedmiot po prostu nie pasował do narzędzia, które zadałoby takie obrażenia, jakie Julia miała na głowie. Sprzątaczka Wallace'ów z kolei zeznała, iż odnotowała brak jednego pogrzebacza. Zginął również cienki, żelazny pręt. Czy któryś z zaginionych przedmiotów mógł być narzędziem użytym przez mordercę? Opierając się na analizie przeprowadzonej wiele lat później, według której te rany na czaszce Julii powstały na skutek uderzeń ciężką metalową rurą, jak najbardziej jest to możliwe. Tylko dlaczego oba przedmioty zniknęły? Czyżby morderca używał i pręta, i pogrzebacza? Użycie dwóch podobnych do siebie przedmiotów mogło sugerować, że morderców było dwóch. Ale to są oczywiście takie moje luźne spostrzeżenia i o tym, kto był sprawcą zbrodni, porozmawiamy sobie jeszcze na samym końcu oczywiście. William Wallace został aresztowany, o ile dobrze pamiętam, to 28 stycznia 1931 roku. Został oskarżony o zamordowanie swojej małżonki, Julii Wallace. Nie będę Wam tutaj opisywać całego przewodu sądowego, bowiem najważniejsze informacje starałam się Wam zawrzeć wcześniej. Nie chciałabym się więc tutaj niepotrzebnie powtarzać. Zresztą scenopis całego przewodu sądowego liczy aż 224 strony, więc gdybym miała Wam opisywać zeznania wszystkich świadków, to chyba nie skończylibyśmy tutaj do jutra. Kto chciałby zapoznać się z pełnym materiałem, to oczywiście będzie miał taką możliwość. Wszystko podlinkuję Wam w komentarzach, więc jak ktoś zna język angielski, to myślę, że warto by było się z tymi dokumentami zapoznać. Z rzeczy najważniejszych.
William Wallace nie przyznał się do winy. Cały czas przekonywał, że nie zamordował swojej żony. Z domu wyszedł o 18:45. Julia zamknęła za nim bramę prowadzącą na podwórze. Był to ostatni raz, kiedy widział małżonkę żywą. Nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego tylne drzwi zacięły się, gdy po raz pierwszy próbował je otworzyć. I dlaczego później przy świadkach otworzyły się bez trudu. Swoje wyjaśnienia składał spokojnie. Ani razu nie dał się wyprowadzić z równowagi agresywnym pytaniom prokuratury. Ten jego wewnętrzny spokój i opanowanie powinno zadziałać na jego korzyść. Jednak w ogólnym rozrachunku ława przysięgłych stwierdziła, że Wallace musi być człowiekiem zimnym i wyrachowanym, skoro tutaj nie okazuje żadnych emocji. Sprawa budziła wiele kontrowersji, głównie z uwagi na zeznania Alana Klossa, który twierdził, że widział żywą Julię Wallace zaledwie na kilka minut przed wyjściem jej męża z domu. William miałby maksymalnie 4 minuty, by zabić Julię, zatrzeć ślady, przebrać się, oczyścić z krwi, upozorować napad rabunkowy i wyjść z domu na tramwaj. No sami tutaj przyznacie, że mężczyzna musiałby mieć tempo, którego nie powstydziłby się sam Usain Bolt. A mowa tutaj o 51-letnim, schorowanym mężczyźnie. Mało kto wierzył w winę Wallace'a, a firma Prudential pokryła nawet koszty jego obrońcy. Proces Wallace'a był zresztą takim procesem typowo poszlakowym. Ale prokuratura przedstawiła swój hipotetyczny przebieg wydarzeń. Alan Kloss dostarcza mleko, jednak nie o 18:45, a o 18:36 lub 18:37. Chwilę później William zwabia małżonkę do salonu, informując kobietę, że jednak rezygnuje z wizyty na Menlo Gardens East. Zamiast tego proponuje, by urządzili sobie wieczorek muzyczny, prawdopodobnie we dwoje. Pierwsza do pokoju wchodzi Julia i zapala ogień w kominku. To, że ogień zapaliła właśnie Julia, świadczy pudełko zapałek, które zostało odnalezione później właśnie na stoliku w salonie, a Julia tego pudełka nie miała. A w dawnych czasach, właśnie ze względu na ten taki trudny dostęp do elektryczności, każdy przy sobie paczuszkę zapałek miał. Kiedy Julia była w trakcie rozpalania kominka, William atakuje. Kobieta upada, mężczyzna cofa się do przedpokoju, chwyta za mokry prochowiec, który od teraz ma służyć mu za tarczę i uchronić przed rozpryskami krwi. Zadaje leżącej kobiecie ciosy. Chwilę później zauważa, że płaszcz nadpalił się od ognia przy kominku i rzuca odzienie na środek salonu. To samo robi z ciałem Julii. Chwyta kobietę za włosy, o czym miał tutaj świadczyć rozwalony kok na jej głowie. Jej ciało rzuca na płaszcz. Później szybko idzie do kuchni, wyciąga pieniądze z kasy, to co miało tutaj właśnie upozorować ten napad rabunkowy, a ponieważ jego dłonie zapewne były ubrudzone krwią, to jedna kropla dostała się na banknot. Dokładnie ten sam banknot, który później odnaleziony zostaje w sypialni. Bo oczywiście kolejnym krokiem Williama jest przebranie się w sypialni na górze. Zanim jednak to zrobi, zmywa z siebie krew w łazience. Szybko ściąga pościel w sypialni, żeby upozorować przeszukanie pomieszczenia. Później szybko wychodzi z domu, by zapewnić sobie alibi. Przyjmując założenie, że mleko zostało dostarczone o 18:37, Wallace miałby od 10 do 12 minut na wykonanie wszystkich tych czynności. Dodajmy sobie tutaj jeszcze, że prokuratura założyła również, iż początkowo Wallace chciał spalić swój prochowiec w kominku, stąd to nadpalenie materiału. Jednak w pewnej chwili zauważył, że narobi przy tym zbyt wiele smrodu, a dym może zaalarmować sąsiadów. Dlatego porzucił ten pomysł i po prostu ułożył płaszcz pod ciałem małżonki. Ale to też była jedynie teoria. Za bardziej prawdopodobne tutaj uznano, że płaszcz podpalił się jednak przypadkowo.
Oczywiście na rozprawie pojawiły się również inne hipotezy, o których wspomniałam wam wcześniej. Że Julia, widziana przez Alana, tak naprawdę nie była Julią, że William zaatakował żonę nago i inne mniej lub bardziej sensowne rewelacje. Jednak zaprezentowany przeze mnie przebieg wydarzeń został uznany przez prokuraturę za taki wiodący i najbardziej prawdopodobny. Jednak jedna rzecz zupełnie tutaj nie pasuje. A mianowicie obmycie krwi w łazience. Analiza rur nie wykazała obecności krwi w odpływie, a ręczniki były suche. William oczywiście mógł wytrzeć się w płaszcz, ten, który potem włożył pod ciało małżonki, ale czy zrobiłby to tak dokładnie, że nie zostawiłby żadnej plamki ani na włosach, ani gdzieś pod paznokciem? No, raczej jest to wątpliwe. Nawet sędzia prowadzący rozprawę skłaniał się ku argumentacji obrony. Uważał, że prokuraturze nie udało się udowodnić winy oskarżonego. Ale to nie on tutaj wydawał wyrok. Dla ławy przysięgłych przedstawiona wersja wydarzeń wydała się spójna. Uznano, że niewinność oskarżonego nie może zostać oparta jedynie na zeznaniach 13-letniego chłopca, który twierdzi, że poprawnie oszacował godziny spotkania z Julią, bo akurat spojrzał chwilę wcześniej na zegar. Zwłaszcza, że Alan Kloss, maglowany później przez policję, sam stwierdził, że no rzeczywiście mógł się pomylić w swoich przypuszczeniach i dostarczył mleko do domu przy Wolverton Street 29 pomiędzy 18.30 a 18.45. A skoro on sam nie był pewny godziny, to nie można mu zaufać w tak ważnej kwestii jak alibi oskarżonego. Na moje oko to policja po prostu za bardzo namieszała w głowie 13-latka, który najpewniej bał się sprzeciwić funkcjonariuszom, bojąc się, że sam zostanie zaraz oskarżony o składanie fałszywych zeznań. Ale to oczywiście jedynie moje subiektywne odczucie. William Wallace został uznany za winnego morderstwa swojej żony, za co wymierzono mu karę śmierci. Wallace skomentował wyrok jedynie dwoma krótkimi zdaniami. Nie jestem winny. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Ale w tej sprawie, pomimo że William nie miał nic więcej do powiedzenia, to tak naprawdę nie powiedziano jeszcze ostatniego zdania. Obrońca Wallace'a złożył odwołanie od wyroku. Wszystkim dowodom i zeznaniom raz jeszcze przyjrzał się sąd apelacyjny. I tutaj muszę wam zaznaczyć, że sądy w Anglii funkcjonowały nieco inaczej niż te nasze polskie. Tam, jeżeli sąd apelacyjny rozpatrywał jakąś sprawę, to naprawdę musiało zadziać się coś konkretnego, żeby taki wyrok został odwołany. Tym razem rozprawa przeciwko Williamowi Wallace'owi rozgrywała się w Londynie. I to, co było tutaj naprawdę zaskakujące, i jeszcze raz podkreślam, raczej nie zdarzało się w angielskiej historii spraw kryminalnych, to sąd apelacyjny uchylił wyrok sądu okręgowego. W opinii sędziego nie udało się udowodnić, że to właśnie William Wallace był mordercą. W sprawie pojawiło się zbyt wiele nieścisłości i dowodów przemawiających na korzyść oskarżonego. Dlatego też werdykt ławy przysięgłych został odwołany, co według obowiązującego w Anglii prawa oznaczało jeszcze, że skład ławy przysięgłych dopuścił się przestępstwa. Skazał mężczyznę bez dostatecznych dowodów jego winy i to jeszcze na karę śmierci. Ale wybaczcie mi, tutaj nie jestem biegła w zakresie prawa, zwłaszcza tego sprzed 100 lat i jeszcze obowiązującego na terenie innego kraju, więc przepraszam, ale nie będę zagłębiała się w ten temat jakoś wyjątkowo bardzo, ale chciałam tak zaznaczyć, że jest tu taka wisienka na torcie, bo ława przysięgłych też miała zostać pociągnięta do odpowiedzialności za wydanie tak krzywdzącego wyroku. Już nawet nie patrząc na to, czy William był winny, czy nie był winny, bo dowodów przeciwko niemu nie było i ten wyrok nie mógł być skazujący. Tutaj najważniejsze było to, że William Wallace został oczyszczony z zarzutów i wypuszczony na wolność. Sprawa bardzo mocno odbiła się na i tak już wątłym zdrowiu Wallace'a.
Mężczyzna zwolniony z więzienia nie wrócił do domu przy Wolverton Street. Zaszył się gdzieś na przedmieściach Liverpoolu. Czy faktycznie był mordercą żony? Osobiście w to wątpię. I chociaż udało mu się ocalić swoje życie i uniknął egzekucji, to tak naprawdę długo już nie pożył. Jego życie zakończyło się 1,5 roku później. William Wallace zachorował w grudniu 1932 roku, co też przyczyniło się do jego zgonu w lutym 1933 roku. Do końca życia podkreślał, że nie zabił Julii, a po jej śmierci i jego wola życia wygasła. Bez małżonki nie czuł się już kompletny. Po jego śmierci w jego dzienniku, takim prywatnym pamiętniku można powiedzieć, odnaleziono zapis z marca 1932 roku. Moim zdaniem ten zapis naprawdę bardzo dobrze opisuje stan psychiczny, który wystąpił u oczyszczonego z zarzutów mężczyzny, dlatego też pozwólcie, że wam go zacytuję. Jeśli tam u góry jest Bóg, dlaczego? Czy udało jej się odkryć rozwiązanie tej zagadki ze światów, czy też całkowicie zniknęła z tego świata? Czy wie, jak wielki ból czuje po jej odejściu, czy też spotkał ją koniec ostateczny? Dręczą mnie wątpliwości. Oczywiście tłumaczenie nie jest dosłowne. Zależało mi tutaj na tym, aby jak najdokładniej pokazać wam sens zapisków Williama. Jak widzicie, to mężczyzna nadal prowadził filozoficzne dywagacje na temat śmierci, jednak tym razem kręciły się one dookoła jego zmarłej małżonki. William zastanawiał się, czy duch Julii trafił do miejsca zwanego potocznie niebem, czy też jej egzystencja zakończyła się wraz ze śmiertelnym ciosem. Jego słowa nie wyglądają jednak jak słowa człowieka, który był odpowiedzialny za śmierć żony. Zwłaszcza gdy popatrzymy również na jego notatki z czerwca 1931 roku. Te notatki zostały wykonane przez Williama tuż po zwolnieniu z aresztu. Moja kochana Julia rzadko opuszcza moje myśli i teraz, kiedy jestem sam, zaczynam zdawać sobie sprawę z tego, jak wielką walkę będę musiał stoczyć z samotnością i pustką. Julio, jak ja sobie bez ciebie poradzę? Nic nie może jej przywrócić, nie można cofnąć czasu. Nawet jeśli ten, kto to zrobił, zostanie złapany, nie przyniesie mi to ukojenia. Końcówka życia Williama nie była dla niego łaskawa. Chociaż mężczyzna wrócił do pracy w firmie Prudential, bo też jego szefostwo, ta firma cały czas wierzyła w jego niewinność, to klienci jednak mieli spore wątpliwości względem Williama. Nie wiedząc, czy mężczyzna faktycznie nie był czasem odpowiedzialny za śmierć żony, po prostu się do niego odwrócili. Wallace dostawał wiele pogróżek, a ludzie patrzyli na niego z pogardą i nienawiścią. To nie zniechęciło firmy Prudential i chociaż w wielu innych firmach William zapewne zostałby zwolniony jako problematyczny pracownik, to tutaj firma Prudential, nadal wierząc w jego niewinność, umożliwiła mu pracę zarobkową, ale nie wymagała od mężczyzny kontaktu z klientem. Po prostu William został przerzucony do pracy biurowej. Podobno Wallace bał się również tego, że i on padnie ofiarą mordercy swojej żony. Co tutaj również sugerowałoby, że to jednak nie on był winnym jej śmierci. Zakładając oczywiście, że to wszystko nie było jedynie grą. Ale też po co William miałby udawać cierpiącego męża, który obawiał się zemsty mordercy Julii i robiłby to też w swoich osobistych zapiskach? Tak naprawdę nie było pewności, czy jego dzienniki w ogóle ujrzą kiedykolwiek światło dzienne po jego śmierci. To były jego osobiste przemyślenia. Nikt nie miał do nich wglądu, a sam William pewnie nawet nie zdawał sobie sprawy, że umrze 1,5 roku później. Moim zdaniem to akurat przechyla szale na stronę niewinności Williama Wallace'a. Ale to już sami musicie wyciągnąć swoje własne wnioski. Po latach
w roku 1964 jednej z osób zajmujących się sprawą udało się skontaktować z kobietą imieniem Eleanor, która mieszkała w sąsiedztwie Williama Wallace'a i to już po jego zwolnieniu z aresztu. Według niej William był tak naprawdę bardzo miłym i spokojnym człowiekiem. Zawsze nosił przy sobie zdjęcie żony, które też często pokazywał Eleanor. Opowiadał jej o Julii, opowiadał, że była cudzoziemką, co też tutaj zgadzałoby się z tym, że Julia faktycznie musiała mieć francuskie pochodzenie i prócz niego nie miała w Anglii nikogo. Często też mówił, jak bardzo za nią tęskni. William Wallace został pochowany na cmentarzu Anfield w Liverpool. Miejsce pochówku dzieli wraz ze swoją małżonką. Jego najbliższa rodzina, czyli brat i szwagierka, nigdy nie uwierzyli w jego winę. Joseph Wallace porzucił nawet swoją pracę za granicą, by wrócić do kraju i wesprzeć swojego brata w tych chwilach. Był wściekły na angielski wymiar sprawiedliwości za koszmar, jaki zgotował Williamowi. Oficjalnie sprawa śmierci Julii Wallace nie doczekała się swojego rozwiązania. Natomiast to jeszcze nie oznacza, że nie było poszlak sugerujących sprawstwo innych osób. Powiem nawet więcej. Istnieje teoria, która została uznana za taką teorię wiodącą, według której personalia sprawcy zostały już ustalone. Ale mężczyźnie po prostu udało się wymknąć z rąk sprawiedliwości. Pozwólcie więc, że teraz już na sam koniec przedstawię Wam wszystkie hipotezy, które dotyczyły tutaj danych personalnych prawdziwego mordercy Julii Wallace. Oczywiście zakładając tutaj, że jej mąż faktycznie był niewinny. Tych wszystkich hipotez nie ma zbyt wiele, ale jednak coś tam się pojawia. Aby najlepsze zachować na koniec, opowiem Wam o tych najbardziej absurdalnych czy też mało prawdopodobnych scenariuszach, powoli przechodząc do historii tego osobnika, którego wielu uważa za rzeczywistego sprawcę zbrodni. Sam Wallace zresztą również wskazał dwa, czy według innych źródeł nawet trzy nazwiska, które policja powinna dokładnie sprawdzić. Ale co z tego wyszło, to już wiemy. Czy te nazwiska zgadzały się z tymi hipotezami, które pojawiły się później? Zaczniemy sobie tutaj od postaci Jamesa Keda. Możecie już kojarzyć to nazwisko, bowiem przewijało się ono już w sprawie kilkukrotnie. Mowa bowiem tutaj o przyjacielu Williama Wallace'a, tym, który mieszkał ulicę dalej. I nie, jego Wallace wcale na winnego nie wskazał. Dlaczego w takim razie Ked w ogóle był brany pod uwagę jako potencjalny sprawca zbrodni? Ano dlatego, że osoba, która napadła na dom Wallace'ów, a tym samym zabiła panią Wallace, musiała być kimś, kto pozostawał z rodziną w bliskich stosunkach. A przynajmniej relacja musiała być na tyle bliska, że napastnik wiedział, gdzie William trzyma pieniądze z ubezpieczeń oraz, że właśnie we wtorek Wallace wykonuje rundkę po swoich klientach, pobiera od nich opłatę za ubezpieczenie, po czym umieszcza ją w specjalnej skrytce, by kolejnego dnia wpłacić pieniądze do banku. A James Kett, jako najbliższy przyjaciel Williama, takie informacje posiadał. Tak samo jak William, był członkiem klubu szachowego i miał wgląd do planu rozgrywek szachowych. Dlatego wiedział, którego dnia i w jakich godzinach William będzie przebywał poza domem. Dlaczego jednak założenie, że to akurat Kate jest mordercą, uważam za najbardziej absurdalne? Po pierwsze dlatego, że jeżeli Beatty byłby w stanie rozpoznać głos Wallace'a, to też na pewno rozpoznałby głos Jamesa Keda. On też przecież od lat należał do klubu szachowego. A po drugie, no to Ked pojawił się w City Cafe 5 minut przed Wallace'em, co wskazuje, że miałby jeszcze mniej czasu na wykonanie telefonu i dojazd na miejsce. Chociaż więc Kate pojawiał się jako potencjalny sprawca zbrodni, to też szybko z tej wersji zrezygnowano.
Druga teoria zakładała, że Wallace był jednak odpowiedzialny za śmierć małżonki, jednak można powiedzieć, że tak pośrednio. Co to znaczy? To znaczy, że miał wspólnika. Ta teoria głównie opiera się tutaj na zeznaniach złożonych przez Lily Hall. Przypominając tutaj, Lily przekonywała, że w dzień morderstwa, około 20:35, widziała, jak William Wallace rozmawia z tajemniczym mężczyzną. Sam Wallace odpierał te zarzuty, twierdząc, że wracając do domu, na pewno z nikim nie rozmawiał. Lily Hall była jedyną osobą, która widziała Wallace'a konwersującego z niezidentyfikowanym osobnikiem. Ale znalazł się inny świadek, który co prawda samego Wallace'a nie widział, natomiast mniej więcej w tym samym czasie, co Lily Hall widział mężczyznę, który odpowiadał tutaj podanemu przez nią rysopisowi. Czyli był to mężczyzna 1,70 m wzrostu, w ciemnej czapce i kurtce, o krępej budowie ciała. Zbieg okoliczności? Czy tajemniczy mężczyzna rzeczywiście istniał? Może miał wykonać zlecenie pod nieobecność Williama w domu? Do domu dostał się bez trudu, bowiem William osobiście wręczył mu klucze, a podczas ich krótkiego spotkania o 20:35 upewnił się, że robota przebiegła pomyślnie i odebrał klucze do domu. Teoria prawdopodobna. Umieszczam ją jednak tak nisko z uwagi na te wszystkie notatki stworzone przez Wallace'a. I ja wiem, że ludzie potrafią całe życie udawać i grać kogoś, kim nie są, ale nie sądzę, by William specjalnie pisał o bólu po stracie swojej żony tak często i w dodatku w swoich prywatnych zapiskach. O ile jeszcze przed ludźmi mógł grać, no to jego pamiętnik uważam za wiarygodny i szczery. Ja nie kupuję tutaj tej wersji, że William chciałby zabić swoją żonę. Ale może też po prostu mam tutaj zbyt wielką wiarę w ludzi. Trzecia teoria, można powiedzieć, że środkowa, czyli ani niewybitnie wiarygodna, ani też jakoś specjalnie nietrafiona. Zweryfikowanie jej sensowności pozostawiam Wam. Według tej hipotezy sprawcą morderstwa był nie kto inny jak sąsiad Wallace'ów, John Johnston. Dlaczego mężczyzna był tutaj podejrzewany? Dysponował on przecież kluczem do mieszkania Wallace'ów. Bez problemu mógł wejść do mieszkania. Po co miałby to robić? Według głównego założenia, dla pieniędzy. Przed morderstwem Julie Wallace przez dzielnicę Anfield przechodziła fala włamań rabunkowych. Jak później ustalono, za wszystkie napady odpowiedzialny był gang młodych, około 16-letnich włamywaczy. Jedno włamanie miało miejsce bardzo blisko domu Wallace'ów, bowiem przy tej samej ulicy, Wolverton Street, ale pod numerem 19. Włamanie miało miejsce niemal na równy miesiąc przed zabójstwem Julii, bowiem 21 grudnia 1930 roku. Ale o tej grupie, o tym gangu dokładniej opowiem Wam jeszcze za moment. W tym przypadku założono, że John po prostu chciał wykorzystać tę falę włamań i wziął klucz do mieszkania Wallace'ów, by po prostu okraść swoich sąsiadów, a to włamanie zrzucić na działający w okolicy gang. Być może John założył, że skoro Williama nie ma w domu, to i jego małżonka wyszła na spacer. Co faktycznie często miało miejsce. Tym razem jednak Johnston nie wiedział, że Julia była chora, a tym samym nie mogła opuścić domu. Przyłapany na gorącym uczynku zabił sąsiadkę, żeby ta nie wydała go policji. Czy teoria ma sens? W pewnym sensie tak. Faktycznie to by tłumaczyło zagadkę zamkniętego pokoju. Dlaczego nie było żadnych śladów włamania, a morderca dostał się do domu bez żadnych kłopotów. Dodatkowo podejrzany był również fakt, że Johnstonowie wyprowadzili się z Wolverton Street na dzień po morderstwie. Ale ja akurat nie uważam, żeby ta przeprowadzka to był taki argument przemawiający za jej winą.
Johnstonowie też byli ludźmi starszymi i prawdopodobnie po tak okropnej zbrodni w najbliższym sąsiedztwie, zresztą którą widzieli, można powiedzieć, na własne oczy, mogli bać się o swoje życie. No to też co dziwnego, że się wyprowadzili z takiej niebezpiecznej dzielnicy. Głównym argumentem za winą Johna miał tutaj jednak przemawiać fakt, iż mężczyzna przyznał się do winy. Tak, naprawdę, mężczyzna przyznał się do winy. Ale miało to miejsce wiele, wiele lat później i nie było takie autentyczne, jakby się mogło wydawać. Podobno mężczyzna przed swoją śmiercią wyznał koledze z domu starców, że to właśnie on zabił panią Wallace. Ale czy rzeczywiście tak było, czy mężczyzna powiedział coś na ten temat, czy ten jego kolega sobie to wszystko wymyślił, to jest wszystko takie bardzo niepewne. Nawet jeżeli faktycznie John powiedział takie słowa, to czy można było tutaj wierzyć starszemu człowiekowi choremu na demencję? No, jest to dość dyskusyjne. Ale taka opcja też się pojawiła. I teraz przechodzimy do dwóch podejrzanych, których wskazał sam Wallace. I jak się zaraz okaże, mężczyzna mógł mieć sporo racji. Pierwszym takim podejrzanym był 28-letni Joseph Caleb Marsden. Nie dysponujemy tutaj żadnym zdjęciem mężczyzny i jest on dość zagadkową postacią w tej historii. Tak naprawdę wiemy o nim bardzo dużo, ale w ogólnym rozrachunku wychodzi na to, że nie wiemy nic. Na pewno był to mężczyzna młody, mierzący 170 cm wzrostu, dość dobrze zbudowany, o włosach w odcieniu ciemnego brązu. Kim dokładnie był Joseph Marsden? Był pracownikiem firmy Prudential. Dokładniej mówiąc, Wallace był jego przełożonym. Miał dość średnią reputację, jednak William zdecydował się go przyjąć do pracy z uwagi na jego ogromne problemy finansowe. To znaczy z uwagi na problemy Marsdena, a nie samego Wallace'a. W roku 1928 i 1929 wraz z innym pracownikiem Prudential zastępował Williama w obowiązkach z uwagi na jego problemy zdrowotne. Często więc bywał w jego domu, również pod nieobecność Wallace'a i doskonale wiedział, gdzie William chowa firmowe pieniądze. Znał on również zwyczaje panujące w firmie. Czyli wiedział, że wpłaty do firmowej kasy odbywają się zawsze w środę, a tym samym William zbiera wszystkie opłaty we wtorek. Również nazwisko użyte w sprawie, Qualtro, było ściśle powiązane z Marsdenem. Qualtro był rzeczywistym klientem firmy Prudential, a co ciekawe, jego polisą zajmował się właśnie Marsden. Joseph Marsden mógł czuć względem Williama pewną urazę, gdyż w roku 1930 Wallace odkrył, że Marsden wyprowadzał z kasy firmowe pieniądze. Za to też niestety, ale zwolnił mężczyznę dyscyplinarnie. Marsden miał więc wiedzę, sposobność oraz motyw, by okraść byłego przełożonego i zabić jego żonę. Julia zapewne wpuściłaby go do domu, gdyż doskonale go znała. To by tłumaczyło również, dlaczego morderstwo miało miejsce w salonie. Był to pokój, w którym małżeństwo Wallace'ów podejmowało wszelkiego rodzaju gości, interesantów czy kontrahentów. Jego alibi również nie było takie stuprocentowo pewne. Marsden twierdził, że nie mógł dokonać morderstwa, bowiem w czasie, kiedy została zamordowana Julia Wallace, był chory na grypę i leżał w łóżku. I faktycznie, wspomniałam wam już, że w tym terminie przez Liverpool przechodziła taka fala grypy, więc jest to prawdopodobne, że Marsden też na nią zachorował i leżał w łóżku. Ale czy zostało to dokładnie zbadane? Niestety nie wiadomo. Natomiast policja nigdy jakoś wyjątkowo poważnie nie rozważała jego kandydatury na sprawcę zbrodni. I tutaj przechodzimy do wisienki na torcie, czyli do Richarda Gordona Parego.
On również pracował w firmie Prudential, również zastępował Williama w latach 1928 i 1929 i tak jak Marsden został przyłapany na machlojkach finansowych. On również został zwolniony z uwagi na swoje przewinienia. Był on zresztą naprawdę bliskim znajomym Marsdena. Jego motywy i wiedza na temat Williama Wallace'a były więc takie same jak jego poprzednika. A można powiedzieć, że wiedział nawet więcej, ponieważ on również bywał w Cottle City Cafe. Co prawda nie był on członkiem klubu szachowego, jednak udzielał się w grupie teatralnej, która spotykała się w lokalu w każdy czwartek. Miał więc wgląd w rozpiskę planowanych rozgrywek szachowych i wiedział, którego dnia Wallace prawdopodobnie będzie poza domem. 19 stycznia mógł obserwować dom Wallace'ów, a widząc, jak William wychodzi z domu, cofnął się do budki telefonicznej, wykonał telefon do klubu szachowego i podał się za pana Qualtro. Parry miał jednak alibi. Wieczór 20 stycznia miał spędzić w towarzystwie Olivia Bryan i Harolda Denisona. Zarówno Olivia, jak i Harold potwierdzili, że Parry spędzał z nimi czas pomiędzy godziną 17.30 a 20.30. Natomiast jego alibi na wieczór 19 stycznia, czyli wtedy, gdy wykonano tajemniczy telefon, było niezgodne z prawdą. Mężczyzna twierdził, że cały wieczór spędził ze swoją dziewczyną, ale z zeznań dziewczyny, jak i z zeznań jej matki, wynikało, że Parry pojawił się w ich domu dopiero o godzinie 19.35. Nie wiadomo, co robił wcześniej, jednak zdecydowanie mógł wykonać tajemniczy telefon. 20 stycznia Lily w ogóle nie widziała się ze swoim narzeczonym. Mężczyzna jedynie zadzwonił do niej w okolicach godziny 21. Co nie pasuje w tej sprawie, prócz alibi z dnia 20 stycznia oczywiście, to fakt, iż Parry nawet po jego zwolnieniu z Prudential, czy też po jego odejściu, bo tutaj wersje są różne, pojawiła się taka właśnie wersja, że ojciec spłacił to, co jego syn ukradł i to wszystko zostało uznane za taki, można powiedzieć, zwykły przypadek, incydent. No wiecie, czasami jednak się zdarzają manka w kasie i nie jest to wina osoby, która na tej kasie siedziała. Ale podobno właśnie wtedy też Parry i tak stwierdził, że z firmy odejdzie, żeby smród się za nim nie ciągnął. Ale wracając, to pomimo tego, że Parry nie pracował już w firmie Prudential, to dalej przyjaźnił się z Wallace'ami. Przyjmuje się, że mężczyzna prawdopodobnie nawet nie zdawał sobie sprawy, że William wymienił go jako jednego z możliwych sprawców zbrodni. Gordon, bo mężczyzna częściej posługiwał się swoim drugim imieniem, odwiedzał Julię w domu, nawet pod nieobecność jej męża. Brał udział w wieczorkach muzycznych i bezinteresownie obdarowywał Williama. A pieniędzy na takie podarki miał jednak sporo, bo chociaż lubił rozrzutny styl życia i żył ponad stan, to wywodził się z dobrej, zamożnej rodziny. Oczywiście to, co wam teraz powiedziałam, może też świadczyć na jego niekorzyść, bo Julia zapewne bez problemu wpuściłaby go do środka. Ta relacja Parry'ego z Wallace'ami była więc dość niejednoznaczna. Z jednej strony korzystna, z drugiej strony niekorzystna dla mężczyzny. Fałszywe alibi na dzień 19 stycznia również tutaj można wyjaśnić na korzyść Parry'ego. Być może mężczyzna faktycznie był przekonany, że ten wieczór po prostu spędził w obecności swojej dziewczyny i nie zwrócił tutaj uwagi na godzinę przybycia do jej domu. Bo zwykle właśnie tak było, że Gordon większość czasu po pracy spędzał ze swoją dziewczyną. Mogło być też i tak, że Parry poczuł się zagrożony ze strony policji i w pośpiechu wymyślił sobie alibi, bojąc się, że zostanie wmieszany w morderstwo. Możliwości jest tutaj oczywiście wiele. Gordona uważa się za głównego sprawcę zbrodni, głównie z uwagi na fakt, że 20 stycznia wieczorem podjechał swoim samochodem na Myjnie. Oczywiście jeszcze podjechanie na Myjnie o niczym nie świadczy, może po prostu mężczyzna był pedantem i chciał,
żeby jego samochód ładnie wyglądał. Ale kiedy mężczyzna zlecił dokładne czyszczenie auta zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, to okazało się, że w środku był bardzo dziwny przedmiot. Właściciel myjni, wykonując zlecenie, miał odnaleźć w samochodzie Perego zakrwawioną rękawiczkę. Łącząc wszystkie fakty z głośnym zabójstwem Julii Wallace, podzielił się tym odkryciem z policją. Zakrwawiona rękawiczka w wieczór morderstwa i zlecenie dokładnego wysprzątania auta, no sami widzicie, że mogło to mieć jakiś związek. Ale podobno policja zatuszowała wówczas te zeznania. Prokurator był bowiem przekonany o winie Wallace'a, a zakrwawiona rękawiczka mogła źle wpłynąć na linię oskarżenia. Ława przysięgłych mogła mieć wtedy wątpliwości co do winy oskarżonego, gdyby dowiedziała się oczywiście, że taka zakrwawiona rękawiczka istniała i została znaleziona w samochodzie innego podejrzanego mężczyzny. Zeznania właściciela myjni dopiero po latach ujrzały światło dzienne. Sam Parry nigdy nie przyznał się do udziału w morderstwie, choć nie był postacią krystaliczną. Kilka lat po tej głośnej sprawie morderstwa Julii Wallace został oskarżony o kradzież, więc jakieś tam ciągoty kryminalne miał. Na kilka lat przed śmiercią Gordona odwiedził dziennikarz interesujący się sprawą. Mężczyzna w dalszym ciągu twierdził, że to nie on zamordował Julię Wallace. Ale dziennikarze zauważyli, że jak na osobę niezwiązaną ze sprawą, to Gordon posiada naprawdę obszerną wiedzę na temat morderstwa. Przez te wszystkie lata śledził dalszy rozwój sytuacji i znał nawet personalia świadków, którzy zmarli na przestrzeni ostatnich lat. To oczywiście jeszcze nie przesądza o jego winie. Mężczyzna był w jakiś sposób wciągnięty w całą tę historię. Nic więc dziwnego, że śledził jej rozwój. Być może nawet obawiał się, że po latach zostanie o coś oskarżony, już abstrahując od tego, czy to faktycznie zrobił, czy nie. I chociaż Gordon Parry jest uważany za najbardziej prawdopodobnego sprawcę zbrodni, to w dalszym ciągu nie można mu niczego udowodnić. Na czas morderstwa posiadał niepodważalne alibi. Chyba że oczywiście udałoby się tutaj udowodnić, że było ono fałszywe. I tutaj dochodzimy do kilku takich pomniejszych teorii, o których wam nie wspominałam, bo nie są one jakoś szczególnie rozległe. Ale się pojawiały, więc tak mimochodem też wam je przytoczę. Taką jedną z pomniejszych teorii była chociażby współpraca Perego i Marstena. Parry miał wykonać telefon 19 stycznia, a Marsden miał zabić Julię 20 stycznia. Istniał świadek, który widział dwóch mężczyzn biegnących w pośpiechu ulicą Wolverton Street pomiędzy godziną 20 a 20.15, właśnie tego 20 stycznia. To by potwierdzało, że zbrodniarzy mogło być dwóch. Ale co w takim razie z alibi Perego? Istnieje też teoria mówiąca, że to sam Wallace najął któregoś ze swoich byłych pracowników, by pod jego nieobecność dokonał morderstwa. No bo przecież rozmawiał z jakimś mężczyzną, który miał 1,70 m wzrostu i był takiej postawnej budowy, a te cechy posiadał na przykład Marsden. Jest też dość szalona teoria, według której Julia miała utrzymywać kontakty seksualne z Gordonem Perrym, stąd też jego częste wizyty w domu Wallace'ów. Mord miał zostać dokonany przez zazdrosnego małżonka. Jeszcze bardziej pokręcona teoria zakładała, że William był homoseksualistą utrzymującym stosunki ze swoimi byłymi pracownikami. A że chciał pozbyć się małżonki, to też zawarł umowę, że jego kochankowie po prostu ją zabiją. Jak widzicie, tych spekulacji jest naprawdę wiele i jedna jest bardziej szalona od drugiej.
Na samym końcu chciałam Wam wspomnieć o teorii, która często jest w tej sprawie pomijana, a o której trochę już Wam wspomniałam. Chodzi mi oczywiście o gang młodocianych przestępców grasujących w dzielnicy Onfield. Wszyscy członkowie gangu, a przynajmniej ich większość, wyrokiem sądu z 28 stycznia 1931 roku została umieszczona w domu poprawczym. Ale do tego czasu chodzili sobie oni wolno. Plotki głosiły, że przed aresztowaniem chłopcy nosili się z zamiarem swojego ostatniego skoku i miało to być coś naprawdę dużego. No bo co im szkodziło, skoro i tak wkrótce zostaną wysłani do domu poprawczego? Członkowie gangu działali w grupie. Zwykle napadu dokonywało 3 lub 4 nastolatków. Nigdy nie pozostawiali po sobie śladów włamania. Nie wiadomo za bardzo jak, ale udało im się pozyskać klucz szkieletowy, który miał pasować do większości zamków z tamtych lat. Jak to dokładnie działało, to nie wiem, ale podobno dzięki temu chłopcy dostawali się do środka bezszelestnie. I to właśnie na ich koncie było włamanie do domu przy Wolverton Street 19, czyli w niedalekim sąsiedztwie Wallace'ów oraz na Menlo Gardens South. Istniało więc połączenie pomiędzy ulicą, na której mieszkała Julia z mężem, jak i z tym rejonem, w który ktoś zwabił, a można powiedzieć nawet, że wywabił Williama. Ale czy grupa nastolatków dokonująca zwykłych włamań byłaby zdolna do tak wymyślnego i zawiłego planu? Zwabiłaby lokatora w odludne miejsce, żeby obrabować jego dom? Skąd mogli wiedzieć, że 19 stycznia William Wallace będzie rozgrywał mecz w klubie szachowym? I skoro wiedzieli, że mężczyzny nie będzie w domu przez kilka godzin, dlaczego nie dokonali włamania właśnie 19 stycznia, tylko specjalnie czekali na kolejny dzień? Sprawa jest bardzo zawiła i każda z teorii zdaje się mieć jakieś czynniki ją wykluczające. Jestem ciekawa, która z tych teorii do Was przemawia najbardziej. Czy uważacie, że to Wallace jednak zabił swoją małżonkę, czy któryś z jego byłych pracowników? A może jednak faktycznie był to sąsiad, który chciał połakomić na gotówkę ukrytą w domu Wallace'ów? Dajcie znać w komentarzu. Ja oczywiście też umieszczę odpowiednią sondę, gdzie będziecie mogli oddać swój głos i zobaczymy sobie, która z tych teorii najbardziej Was przekonała. A ja dziękuję Wam za spędzenie ze mną tego ogromu czasu, ponieważ widzę, ile ten materiał będzie trwał. Mam nadzieję, że był on dla Was interesujący, że nie zgubiliście się gdzieś w połowie. I proszę, następnym razem wybierając mi jakieś tematy na podcast, to jednak bądźcie bardziej litościwi, bo 3 godziny gadania to jest dla mnie i mojego gardła naprawdę bardzo dużo. Moje zdarte gardło prosi Was chociaż o łapkę w górę, o subskrypcję, albo jeżeli macie taką ochotę, to też możecie podziękować mi za ten odcinek, stawiając mi kawę na serwisie Buy Coffee. Link do serwisu w opisie tego filmu. Jeszcze raz Wam dziękuję. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce i do usłyszenia.